Witam, witam. O mój Boże, jestem na trzech bloków. Bardzo mi się to nie podoba. O mój Boże, jestem na trzech bloków. Bardzo mi się to nie podoba. Wyjątkowo długi weekend, jeżeli chodzi o streamy. Luna z nienacka wpadła. Teraz ja. Mam nadzieję, że ludziom nie za dużo. Może jeszcze spokojnie po to je wejdę śmiało. Kto cię podtrzymuje? Jak w ogóle ci idzie? Kto ty genę robisz? Przypomnij. Brak chęci. A, ja się ostatnio strasznie łapię na tym, że... Myślę sobie, że coś bym odpalił i kończę na tym, że odpalam coś zupełnie innego, czego nie powinien być. Kołocujące oznaki w Foxy. To już powiedziałbym, że bliżej niż dalej. Bo jeżeli mnie panie myli, to potem masz co? Potem idziesz do Saffron? Cześć Piasku, cześć Sebastianie. Potem idziesz do Saffron, robisz Sirko, cześć Serik. Po Sirko robisz... Cinnabar? Vivian? Sylwia ma oznakę moda. Tutaj wszyscy, którzy powinni mieć oznakę moda, mają oznakę moda. Przynajmniej do Kilona nie przejdzie i nie będzie mówiła, że jej nie ma. Czy jakoś tak? Co myśmy tu mieli zrobić? Dostarczyć buty trupa do miasta, z którego startuje gem. Jeżeli przegrają bitwę, to zgubią buty przekaż. Mogę masować powyżej 25 poziomu. Będzie korzystać z tego doświadczenia, umiejętności i z jakiejś następnej kampanii. O, bo i tej kampanii nie ujrzy się zbyt szybko, coś czuję. Nie, no przesadą oczywiście, ale jeszcze chwilę do tej wspomnianej następnej kampanii. Rozpoczęłam poszukiwanie ostatniego artefaktu, którego potrzebuje Sandra, butów trupa. W odróżnieniu od pozostałych... Jak tam weekend mija póki co? ...znajdować się w samej Deirze, gdyż granice tego państwa wciąż są chronione. Jedno jest pewne, w okolicy kręci się kilku strażników. Nie, tak miało być grubo. To brzmi jak pizza moment. Miałeś pizzę, więc to by się zgadzało. Zdobycie butów co panie będzie łatwe, z tego co powiedzieli moje wicewiadowcy wynika, że na tym obszarze działają co najmniej dwaj lodowi pogranicza z Deiji. Najprawdopodobniej ostro zareagują na moją obecność tak blisko granicy. Muszę za wszelką cenę uniknąć rozpoznania. Oczywiście wspaniałe byłoby zdobyć buty, jednocześnie pokonać kilka oddziałów Deiji. Mogę taką samą wiadomość podrząd wysłać kilka razy. A bez moda się nie da? Czy nie rozumiem? Są już na myśli? Duch opresji, czy idealny artefakt dla walki z nieumarłymi? Spoiler, nie jest to idealny artefakt. Tak, mamy garnizon, który jest pełen wojska, więc pomyślelibyście sobie, że będzie dokładnie tak jak było w Armageddon z Blade, że możemy po prostu na Hama wszystko dać dla naszych bohaterów i szybko skończyć misję. Otóż nie tym razem, aż tak dobrze nie ma, bo tutaj się wymądrzyli, odrobina. A propos wymądrzenia. Wymądrzenia to CIA idąc na tę walkę. Tutaj się wymądrzyli, bo jeżeli byśmy spróbowali to zrobić na sam sposób, to z garnizonu nie da się wyciągać jednostek. Jest to odrobinę nieprzyjemne, zdaję sobie sprawę. Ale jednocześnie rozumiem dlaczego. Daj to nam taką furtkę bezpieczeństwa. Że przeciwnicy nas z tamtej strony zaatakować nie mogą, ale jednocześnie nie pozwala wygrać automatycznie misji. Zresztą ta misja ma dość specyficzne wymagania, z tego co pamiętam. Więc nie moglibyśmy jej wygrać tak jak. Przynajmniej u niektórych czatów strzega, żeby wyrzucać, tylko w samym wiadomości ci debokuje. To ja nie kojarzę, powiem szczerze, aczkolwiek... Też nie będę kłamał, nie wysyłam na ogół takich samych wiadomości, więc to może być tego kwestia. 80 transmisji rzędu, nice! Coraz bliżej setki.
cieszę się, że regularnie wpadasz. Grupa mumii. Czemu właściwie... Gdzie jest? Element. Do mnożnika w poziomach. No, u mnie oro nie ma. Może kiedyś coś tym zrobię, ale to jeszcze nie ten dzień. Czy chcecie mi powiedzieć, że w tej chwili Clancy jest lepszym magiem niż Regen? Czy to jest to, co chcecie mi powiedzieć w tym momencie? Jest mi z tego powodu trochę przykro. Może też znaczy, że trzeba ją tak podlewać. A jestem leja i tam. Przechod. Dobra, zobaczmy, co się tutaj kryje. Na pewno mam stajnie, więc będę mógł sobie tak pobiegać. A tu mam klucznika, więc wiele więcej nie twierdzę. 40 Mity Gender. Nice! Bardzo się cieszę. Z regularności widów. Przechodzenie Hirosofie, piątki, lekko poszedłem bez powodu plastik, tu przechodzenie w Kirbim. Arena jest aż tak ciężka, że prób przechodzenia. Próbowałem sprawdzić lokalizację, bo to szklanej kuli, ale to na nic. Moje zdolności przewidywania są bardziej związane z życiem niż ze śmiercią. Odkonię z tym, co twierdzi Sandro, bo ty powinny być uczarownikiem mieszkającego na południe stąd, czyli pewnie za tymi smukami. Kirby Superstar, coś tam. Ulta, byłem blisko. Domyślałem się, że chodzi o Kirby'ego, bo widziałem, że Sebastian ostatnio wysyła go jak tako. Bo nie byłem w stanie przyporządkować dokładnie tego. To. Dobra. Czy ja jestem w stanie to zrobić bez strat? Tak się zastanawiam. Może być z tym problem. Bo to jednak dość silnego lema. 120, 180. Blessa nie mam. Ale dostarczę. A, szkoda. Parę centaurów poszło, ale... Nie będzie tracenia tur. Parę jednostek bitewnych. Istnieje świat, w którym Gem to wygrywa. Nie jestem pewien, czy chcę polegać na tym świecie. Więc na razie to się wyda. Około tutaj się bawa w tym Ultimate Bossa, jaki nie duży komunizm, który jest drugim sobossem i pierwszym superbossem tego typu. Brzmi jak idealny sposób, żeby wpaść, zobaczyć daj wszystkich bossów i się wywalić na ostatnim i się denerwować na to. Mi by się to nigdy nie zdarzyło, raz inne kłamstwa. Czy mi się wydaje, że jesteśmy bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o to, co mamy na start? Ale dwóch miast nie mamy z tego, co widzę i to mnie tak nie pchaj. Wiwerny, skłowo legionisty. Ogólnie sporo rzeczy legionisty tutaj leży. Zresztą na grupę Wiwerny zdecydowanie nie chce się zasadzać na chwilę obecną. Zaczynam się zastanawiać, czy ten garnizon tutaj nie jest po to, że jeżeli jakiś silny bohater by przyszedł do nas, to... To żeby taka gem na przykład mogła sobie grzecznie i kulturalnie uciec. Kurde, wesyno. Nie jestem pewien, czy on nie jest właśnie jednym z tych silnych bohaterów, których chciałbym unikać na chwilę obecną. Ale... Teraz się przekonamy. Gospodarstwo. On ode mnie ucieka, więc przynajmniej o tyle dobrze.
Bo tak, to nie przejdę przez smoki. To jest w tej chwili raczej nienegocjowalne, jak to się mówi. Ale... Znaczy, co nie zależy, ile jest tych smoków teraz, jak o tym myślę. Moja ostatnia sesja z Access to robiłem się idioty i numer. Powiedziałbym, że to jest standard. I jeżeli ktoś ma inaczej, to co raczej wyjątki od reguły, więc nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo. Pójść na jednostce. Mogę spróbować. Jest ich relatywnie niewiele, więc powinienem być w stanie wyjść z tego z niewielkimi setami albo bez. Raczej z niewielkimi. Też nie każde podejście do Sotgierki Tamnik, więc potwierdzam, ja... Nie wiem, czy miałem sosy, które zacząłem dobrze jako tako. Najbliżej byłem chyba dwójki, gdzie też strasznie się motałem na początku. Smoki? Ale... Nie wiem, nie wyobrażam sobie osobiście, żeby ten... Żeby... Ktoś zaczynał sosy jako tako i od początku szło mu dobrze. Chyba, że ma jakieś bardzo rozbudowane doświadczenie z innymi podobnymi grami. Ale to też jest jedyne, co im przychodzi do głowy jako takie wyjaśnienie. Lisze. Nie jestem pewien, czy... A jest jakby miał też meteor w ogóle chyba? Nie chcę, co? Odeszła. Pytanie, ile on tego ma? I jak silny jest? Mnisi przede mną uciekają, tutaj kolega chce... Jestem jasnowidzem, przewidziałem, że będziesz potrzebować sandału świętego. Mam jedną perekę, mogę ci odstąpić za 25 pojedynek smoków. Weź mi się gromko, słysząc jak drzwi też zębami. Jeszcze to wrócisz. Tu jest grupa upijanych smoków. Okej, to wiele wyjaśnia, dlaczego nie mogłem... Tam zaraz to przejść, jak coś tam nie dołączyć, bardzo chętnie. A ty wracaj. Tamten kolega to mnie... A nie, cofa się. Ja DSM za 7, 3 razy, 3 odpalenie poradnik ważnymi rzeczami. Ja poradników aż tak bardzo nie, chyba że potrzebowałem jakichś konkretnych upgrade'ów. Zawsze jeżeli już to jakieś rzeczy typu estusy czy coś. Do drugiego przejścia jakichś sousów, nie sousów, często używam jakichś takich właśnie poradników w mapach, żeby zgadnąć wszystko co jest. Jestem czarodziejką już 61 rok. Z czasem człowiek uczy się chronić siebie i co oddziałuje przeskażoną magią. Każdego ranka patrzę przez kilka minut w moją szklaną kulę, aby sprawić, czy oddział nie jest zarządzał magią. Dzisiaj odkryłem, że połowa oddziałów jest poddziałaniem czarów. Miano ten odmian tego maskiego zakręcia, które widziałem 5 lat temu, z uciskiem ciemności. Zakręcie powoduje gnicie ofiar od środka. Na szczęście byłem w stanie usunąć zwyczajnie z miny i śmiał obóz. To brzmi okropnie. Zielonego krusznika tu nie było, right? Nie, nie widziałem. Dobra, to tak. Gun będzie w stanie zgarnąć tamte wszystkie... jakieś drobniejsze rzeczy raczej. Głównie żadne upgrade testusa. Jak taka proponowana ścieżka. Znaczy, ja w Soulsach staram się po swojemu przechodzić, jeżeli to możliwe. Że idę własną ścieżką. Na własną rękę próbuję wszystko zwiedzać. Jakoś lubię ten element odkrywania wszystkiego. DS levele się skalują. Zastanawiam się, jak miałyby się poziomy skalować się w Soulsach. Jedyne co to NG+, jako tako. Czy ja tego pożałuję? Zobaczmy. Raczej tak.
12 smoków to jednak trochę dużo. Ale teraz zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Zależy od tego, ile łucznicy będę robić. A będę robić relatywnie niewiele. To mi się nie podoba. Zwłaszcza, że na przeklętej ziemi zaklęcia nie działają. Żadne, czy... Nie, pierwszy tier chyba powinien, right? A mi rzuciłem slowa, więc muszę działać na pierwszym tierze. Strzałka... Slow, stone skin... strzałkę rzucę na razie. Wait. Broń się. Dwa może? Nice. Jest szansa, że go zabiję. Nie zabiło, tak. To nie będą aż tak duże sety, jak myślałem teraz, jak o tym myślę. Zwłaszcza na to, że to bugani tych myślenia smoków. Dlatego samego przeciwnika mogą się różnić między lokacjami, ale nie wchodzą od poziomu gaszet. Nie zależy to od poziomu gaszet, tylko od lokacji. No tak. To z tym się jak najbardziej zgadzam. Zastanawiam się, czy któraś gra miała coś podobnego, ale nic mi nie przychodzi do głowy tak na szybko. W sensie sousowa. Nie. Co najwyżej jakieś rzeczy, że po jakimś etapie gry jakaś lokacja się zmienia. To jest chyba najbliższe, co mogło być. Ale ten kruch mi związał nie tylko wykończenie, jak mam podejść tego smoka na moście. Wait, jaki kruch? Kruk w TS1? Próbuję sobie przypomnieć, o jakim kruku możesz mówić. I nic mi nie przychodzi do głowy. A do smoka na moście... To jest odwieczny problem, mam wrażenie. Zatłuszę nie mają. Chcę zaczekać na manę, czy chcę iść? Powiedziałem, że chcę iść. A czy mogę ich zaszować tak na ma? Zielony strażnik graniczny, więc może nie. I chuju. A z drugiej strony to jest bohater w mieście. Jeżeli to jest bohater w mieście, znaczy, że umrze. Spada nie miał nic specjalnego, ale... Przynajmniej nie tylko cały jednostek. Na kapitol jeszcze mnie nie stać. Zaraz będzie mnie stać generalnie, ale no właśnie, zaraz dopiero. O, a jest im. A ja miałem masę slowa. To będzie niefartowne lekko. Strzałka zabija dwa atak. Odnośnie do szwania bossów, kiedy jest fandom śmieszkowy, że raczej do plus 30 do bycia spółki minus do kreatywności moveset jest aż tak źle. Nie może być aż tak źle, prawda? Nice. To wygląda jak miałem się bohater. Wiecane, to oznacza też, że zaraz jebnie mi deszczem meteorów i spierdolę zakład. Powinienem te dwie jednostki przesunąć. Namiot medyka... Weź się przesuń, żeby deszcz mnie nie strzelił. A, fala śmierci jeszcze lepiej. Ma w miarę niskie staty, ale to wciąż nie zmienia faktu, że raczej go nie zabije w jedną turę.
Strzelam strzałkę. Zniszczę namiot. Zastanawiam się, czy istnieje świat, kiedy go zabijam w jedną turę. Może? Zobaczę, jak to wyjdzie. Chyba nie. Zwłaszcza, że tych gwiazd trochę za dużo jest. Ej, uda się. Nice. Obiłem im w miarę silnego bohatera. I całego dużego wykończyłem, więc to jest całkiem w porządku. Da, muszę trochę rzeczy sprzedać, żeby kapitał mieć jak najszybciej. Spokojnie, jeszcze tylko dwóch mi zostało. Jedna rzecz, która jest tutaj, powiedzmy, dobra, to to, że jesteśmy odgrodzeni dość długo. Praktycznie tak długo, jak my zechcemy być odgrodzeni. Nie wiem, pewnie jeszcze nie umarłych, co? Oczywiście, że nie. 210, 220. Cześć, droga. Dostał dolara za każdym razem, jak Solbos ukradł mi jeden atak pierwszego Solbosa, jakim był dawca z Kansas Quest, miałem 5 dolarów. Jesus. Jak leci? Całkiem w porządku, aczkolwiek czuję się, że kompletnie zmarnowałem dzisiaj dzień i jest to frustrujące uczucie. Bo miałem takie, że pograłem sobie sporo w Europkę, bo chciałem na achievement zapolować i gdzieś tak w połowie stwierdziłem, że w sumie to nie chce mi się polować na ten achievement. I tyle mnie widzieli. Czy jest tu coś więcej, co mogę zrobić? Na pewno mogę tutaj ratusz dodać. I fajnie było jakieś jedno i zacząć ogarniać. Tu nic nie było niestety. Ja nigdzie nie mam kopalni klejnotów. Ej, to jest kopalnia złota. Ej, nie wziąłem. A! To ona moneta. Nie tyle. W ogóle nie wiem, na ile ludzi tutaj są zainteresowani, ale wyszedł update do Holocure. I z tego, co widziałem, to dodano w nim Jump Kinga. Bardzo mnie to niepokoi, ale jednocześnie bawi w kontekście tego, jak będę oglądał klipy z tego Flagimasi. Ach, kurde, czy jak to cała ciemność? Czarny jest też słaba. Amios dobrali. Ale też jest słaba. Amios dobrali. Z czym to się jest, to bardzo specyficzny typ platformówki, w której skoki... jak to ująć? Nie mamy absolutnie żadnej kontroli w powietrzu i możemy skakać tak naprawdę tylko do przodu. Do przodu w sensie, że w jakimś kierunku, tak? Że nie może... Znaczy możemy do góry i możemy... do przodu pod jakimś kątem, tak, że... To jest coś, co dużo lepiej wychodzi, jak się to zobaczy w praktyce, albo jak się zagra, niżej jak się to opowiada, mam wrażenie, albo ja nie umiem tego wytłumaczyć sensownie. Dzisiaj mam niespodziewanego gościa z tego doida, którym już kiedyś widziałem.
W czasie śniadania prosiłbym zastanawiać się nad możliwością zostania druidką. Przez moment nie potrafię nic powiedzieć, a w tym przypomniałam, że jestem czarodziejką. Wtedy druid spokojnie przełknął kolejny kręc i powiedział, że z tego co wie, bycie czarodziejką nie oznacza tylko bycie druidką. Opuścił nas po śniadaniu, zanim odszedł do mojej książki, która jak powiedział, poza mi lepiej zrozumieć, co oznacza bycie druidką. Gemsłonko. Weź tylko parę mięsa. Bo jest kopalnia złota do zgadnięcia. Daj! I jest to przy okazji gra, która jest bardzo znana z tego, jak wyśrubowany poziom trudności ma. I że pomyłki sprawdzają się tego, że człowiek spada na samo dno lokacji. To pewnie już jest dalej, yep. Wtedy najgorsze jest to, że nie mamy tu zielonego klucznika kompletnie. Więc będę musiał blokować niebieskiego, a nie wiem co za nim się kryje z kolei. Więc w miarę możliwości wolałbym tego nie robić, ale jednocześnie chyba będę zmuszony. Czy to jest poziomie wannabite? Nie powiedziałbym, że aż tak. Tylko mam wrażenie, że karze dużo bardziej za niektóre błędy. Bo potrafi cofnąć o bardzo duży kawałek progresu, włącznie do samego początku gry, a nie mamy jak tak checkpointów. Nie jestem już tak łatwo wierny jak kiedyś. Wyjąwszy książkę otrzymałem z tego druidesa, nie spodziewałem czy nie jest zabezpieczona pułapką lub zakręciem. Nie znalazłem niczego poza inkantacją przeciw swojej pogodzie. Być może przejść, że to dzieje dziś wieczorem. Ja nie powiedziałbym, że zależnie od tego, jak traktujemy poziom trudności I Wanna Be, gdy coś tam, to zależnie od tego może być trudniejszy, bądź nie. Wpadałby po ulepszać jednostki. Chyba pójdę tym niebieskim granicznym strażnikiem. Grota Wiwer niestety już chce się dorwać na mojej dupę, to mnie specjalnie nie dziwi. Ale czy on mnie zabiją? Tak. Więc na razie sobie odpuszczę. To jest ten moment, kiedy slow by mi się przydał bardzo mocno. Zablokuję łuczników, żeby nie mogli ich bić. Straty w centaurach nie są dla mnie stratami, więc to nie... Ty kurwo. Mój namiot medyka dla bohaterki, ten ma specjalizację w namiocie medyka. Nie. Ale przynajmniej trzeba magia ziemi, więc wreszcie gem może udawać, że gebie. Chyba to tutaj poza tymi przekrętymi smukaństwem wydaje mi się, że... Znaczy Clancy pewnie mógłby coś zrobić teraz, jak o tym myślę. A no tylko Clancy. A propos Clancy'ego. Lećmy zobaczyć, co tam dobrego jest. Gdzie ja byłem w ogóle? Gdzie ja nie byłem? To wy pójście razem z Clancy'em, Gem. Zobaczę, co mnie tu czeka. Jest miasto na pewno, wampiry chcą dołączyć. Nie. Jakby to Gem była, to jeszcze bym się zastanawiała, tak to nie. Odpada. Tutaj podejrzewam, że to jest takie miejsce do odwiedzenia. Czy dzwony tam chodzi, nic nie zrobić nie może na szczęście. Orkowie chcą się dołączyć na... Kopalnia złota, to się przyda akurat. Staram się pracować z strony smoku, bo... Jak już widzieliśmy nawet, że będą wymagać się nas upiornych smoków, a nekromanci, z czego pamiętam, mogą w szkielet nie przytapiać się smoki na upiorne, na te ich nie smoki. Upiorne są ulepszone akurat. A propos. Teraz, może nie ten, nie drewno.
Bo dawna będziemy dużo potrzebowali na drugi tam ekaczej. Kolejny fragment setu legionisty. Dużo ich to. Populacja jeszcze o człowieku podwaja się, mnóstwo karów. A nie spodziewałbym się, że teraz wszystko od nas będzie chciało uciekać jako tako. Że jak szkoda, że nie chciały dołączyć. Grupa kapłanów ucieka. To jest do szybkiej walki. No więc wygląda na to, że mamy tutaj w miarę sensowną taką bazę operacyjną. Tylko jeszcze trzeba też to ogarnąć. Czułem się sobie. Teraz poś już od profesora Jeremy, nikt ten chłopak nie poszedł na dobry punkt w tej sprawie. Możesz odmienić myśl? Bo aż się czuję zaciekawiony trochę. Ostatnio skończyłem czytać Księgę Druida. Czytam ją wolno, zastanawiając się nad tym, co zawarto na jej kartach oraz nad tym, czego tam nie było. Chociaż są różnice co do szczegółów, podstawowe zarysy filozoficzne są dosłownie identyczne. Zgaduję, że identyczne co do tego, jak czarodzieje pasują. A drewno, drewno, więcej drewna. O, upiorne smoki. Nie, no już chcę to dołączyć. Doskonale. Ja znałem, że wyjaków. Dużo takich narysów dołączyło. Parę upiornych smoków. Let's go! No może później, tak? Kalczma. Tu mam już smoki. Tu brakuje mi kryształów. Poproszę. To chyba jedyne, co nie wpada do świata Pokémon. A jak się? Chwilę bałok wprowadza w tej genie? Też? Czy ja już źle pamiętam? Pola na jednorożców. Poproszę. Ogólnie mam wrażenie, że druga gena była taką geną 1,5 bardziej, aniżeli własną. Zresztą samo to, jak dużo Pokémonów jest ukrytych dopiero w... w Kanto. Moje elfy. Dziękuję. Ale zabiję tam jedną turę chyba. Podkreślam chyba. Zabiję tam jedną turę. Co tu jest? Miejski portal. Może się przydać. Lapy uciekają. Ludzie uciekają. No dobra. Tak głupio wygląda Iceweb. Wiesz co, mam pomysł. Bo nie jestem pewien w sumie, czy ten, czy... Gemsej tam poradzi. Zrobię tak, zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię tak. Ty idź po magów. I jeszcze do ludzi. No i dobra. Och, był taki mocny imposing. Jakby to powiedziała dzisiejsza młodzież, miał aurę.
traktujesz ta przygoda jako taki rytuał do powagi. W sumie zawsze mnie to bawi, że 10-latek wyrusza w podróż po całym świecie. Ostatnio coś nie mam bardziej, bo mam szczęśliwa, że widzę. Powiedziałem jej oczywiście o stałym droidzie i bez konkurencji oferci moich konkursach z przeczytaniem księgi. Amanda zapytała, co są za oferci droida. Zawsze powiedziałem po chwili namysłu. Gem, odpowiedziała Amanda. Jeśli nasze chwile oferty są tak podobne jak moje, złączenie do nich może nie być takim pomysłem. Powiedziała mi, że nie mogłabym. Czułabym się jak taka nielojalna w stosunku do niej i siostra dziejek. Amanda począwstała głową i powiedziała, abym dowiedziała się, jakie rodzaje księgi w magazynie podejmę decyzję. Okaże się, że nie stanowi to absolutnie żadnego problemu. Ale też od ludzi. Whatever. Ja jeszcze podam na skocze. Bo generalnie mam teraz już 4 miasta tak naprawdę. Klet miał 11. To wszystko zmienia. W nawiasie to nic nie zmieniło. Czy gdzieś coś jeszcze tu mam? Wydaje mi się, że wszystko mam ogarnięte teraz, więc jeżeli będę gotowy, czego pewien nie jestem, to mógł potencjalnie już iść tak naprawdę. Iść w sensie na wrogie miasta, bo wiem, że prędzej czy później muszę to zrobić. Marcin, lepiej żebyś miał wyjaśnienie na to, co właśnie zrobiłeś. Marcin. Dlaczego taki jesteś? Dziesięć lat z takim punktem i ważne, że to tak zginie miał 10. Znaczy no, chodzi ogólnie o to, że to tacy ludzie, o których nawet nie wiadomo, czy można powiedzieć, że to nastolatkowie. Czym jest ten ciąg? Nie wiem, ale jest to wielka strata, jak o tym myślę. If you catch my drift. Pójdę tam. God fucking damn it. Marcin wrzucił najbardziej ambitnego mema w historii memów. Tak zwane los. Dużo myślałem w trakcie całego droidy o tym, co powiedziała Amanda. Chyba rzeczywiście powinna zapytać, jakiego ślubowania wymagają. Jeśli nie ma w nim nic sprzecznego z moimi dotychczasowymi ślubami, przyłącz się do droidów, a Antagarek stanie się moim drugim domem. Myślę dziś do całego droida wiadomości z prośbą o spotkanie. Będziemy mogli wówczas przedyskutować wszelkie szczegóły. To całkiem rozsądne. Gotał pionek smoków. Zablokuję dostęp do tych, do elfów. Jeżeli mam coś tracić, to nie będą to niskotierowe jednostki, przynajmniej. Jak zaatakuję, to coś sobie walnę? Nie. Okej, okay, that's fine. To jeszcze tylko dajcie smoki. Czy to zadziała? To zadziała. Nigdy mi się nie przeje. Wiesz co, aż mi się przypomniał inny wspaniały mem. Jak to wspaniały badziewie się nazywało? To z bananem. Akurat kto jak to, ale ty na pewno będziesz kojarzył. Bananowe memy. Okay. Cieszę się, że się rozumiem, Marcinie. Czy ja chcę dorzucić sobie więcej jednostek?
Mogę chcieć. Mamy jeszcze dwa portale. Więc mogę tutaj też elfy ulepszyć. W Wyzoch już nic nie będę miał, więc lecę do Sanctum. I robię to jako sody 3B. Odpocznę tę jedną turę, zanim będę mógł przejść dalej. No wiecie co. Czas być zjebanym. Lekko. I tak nie mam morali. Chyba, że to tak nie działa. Chyba, że duch opresji snipe mnie te modale. A, hell. Na pewno nie będę dostał za chwilę minus 1 modali. Najgorsze jest to, Marcinie, że ja już trochę zapomniałem, jak ten mem szedł. Dobra, wracaj tutaj, ulepsz sobie wszystko. Dosłownie tylko na wypadek, jakby ktoś mnie miał tu napaść. Nie zakładam, że to się stanie, ale przez one zawsze ubezpieczane. Czy ja chcę sobie wziąć coś jeszcze, skoro i tak już mam nieumarłych? Czy jest coś, co będzie lepsze niż to, co mam? Kościane smoki za centaury? Nah. Także liszę mógłbym chcieć się zastanowić, ale jeszcze nie to tak dobre przeciwko nieumarłym, więc to też nie do końca mi leży. Ale spróbujemy się do nich tu człapać gdzieś. Tylko no właśnie pytanie, którędy się tam szło? Trzydzieści sześć. I want to fucking end this. Thanks, Yuri. Shinji kiedy gotyk. Odpowiedź jest taka jak zawsze, czyli absolutnie kurwa nigdy. Mam rzeczy, których nigdy nie zobaczycie u mnie na streamach i gotyk zalicza się do nich. A-a. Już się bałem. Nie jest dużo tych bohaterów? Ja najmocniej przepraszam? No, Gilegionisty. Gimbus. O kurwa, on jest silny. Gimbus już jest całkiem silny, ale nie ma manę. Jak nie ma manę, to wszystko jest ok. Jakbym miał manę, to byłoby dużo gorzej. Nawet remake. Nawet remake jakoś. Mam wrażenie, że remake jest bardziej dla ludzi, którzy mają jakikolwiek sentyment do tej gry. Ja nie mogę powiedzieć, że mam sentyment do Gothica. A Heroski 5 to jest do rozważania, ale na razie, well, tak jak powiedziałem, do rozważania. Ulala, nie jest dużo. Co nie 19 mocy magii, kiedy Age of Wonders 1-4. To implikuje, że umiem grać w Age of Wonders i że... Co ja nawet nie jestem pewien, czy ja mam Age of Wonders teraz, jak o tym myślę. Siedzę od godzin. Ale mi się bardzo często ultrafika zdarza, tak więc... Spokojnie, znam uczuć. Potencjalnie. Może się uda. 180. Mało. Chyba zabraknie mi obrażeń. Yep. On mi ucieknie. Fuck. Szkoda. Chyba, że. Nie. Zabraknie mi jednej jednostki. A nawet dwóch. On mi ucieknie w tej turze. Zastanawiam się, czy nie. Wiecie co? Spróbuję to zagrać tak, żeby on mi nie uciekł. Bo widziałem, że ma się na. Znaczy, on powinien mieć silne artefakty, patrząc po tym, jak je miał ostatę. Jeszcze co? A tam nie grzeszny chujem od razu. Nie mów tak, Marcinie. Dobra, to jeszcze raz pan Gimbus.
Chciałem powiedzieć, że może jak podejdę, to będzie lepiej, ale nie spodziewałbym się. TBH. Dobra. Sloth jeszcze. No i co tym razem mu... Nie, ja zaczekam. Wait. Siostrzesz. Pociekaj sobie, Kasi, nie witam, bo czułeś tak swobodnie z nas, nie ma? No i nie ma problemu jak dla mnie. Tak długo jak wy czujecie się komfortowo, jak miło wam się ogląda, snimy, to jak dla mnie jest bardzo dobrze. Dobra, idę zabić tej iszy, bo ostatnio to trochę nie pykło, mam wrażenie. Szkoda, że tutaj nie mogę ciachnąć obu na nas, ale jest fajnie. Wydaje mi się, że wciąż mogę tego nie wygrać w tej turze. I trochę mnie to niepokoi. Myślę, 3400. Jeżeli to nie zabije, to będę słony. Okej, to zabiło. 300. To nie zabije. O Jezu. Właśnie zobaczyłem, że on ma tu dużą fiolkę, która zwiększa HP. Nie podoba mi się to. Dobra. 160-220. Mało. Znowu tego nie zabiję. Fuck, ten miał zniszczenie nieumarłych. To i tak było za mało. A, on ucieknie. Jest ostatnie podejście. Tym razem spróbuję tą drugą wolnie odegrać. I przy okazji tym razem kolega Woki, ale... Został. Gdzieś ty po raz, tu żeś po raz. To było niemądre? Adamina? Dobra. Czyli tak. Wait. Wy weźcie się, przesuńcie może tutaj bardziej. Wystrzelajcie. Wy podejście. O, Lezi wszedł. Bardzo miło. Chyba teraz co ja chcę zrobić? Zastanawiam się, czy jak tak zrobię, to czy on już ucieknie, czy jeszcze nie? Chyba nie. O, chyba, that's fine. To oznacza, że powinien mieć teraz dwie tury rzędu, więc teraz już raczej go zabiję. Wiem, że słynne ostatnie, ale wierzę, że tym razem się uda. Nice, double damage. Aha, i oni umrą gwarantowanie. Dużo dobrych rzeczy. Dużo dobrych rzeczy wpadło. Teraz muszę popatrzeć, co to właściwie jest. Dobra, czyli tak, fiolka przyda mi się, to na pewno. Hełm za 12 minus 2. Czy ja mam problem z tą z wiedzą? Raczej nie. Odporność o 10, spacerować po wodzie. Bo jest o 10 i 15. Nie mamy łuku, z tego co widzę.
Bo był jeszcze taki śmieszny łuk, który dawał tam odrobinę, z tego co pamiętam. Tylko teraz i domina tutaj chcę przejść. Zastanawiam się, czy ja się mogę obejść bez wypływania wszystkiego tutaj. No, zobaczymy. Yep. Koledzy bardzo intensywnie chcą się bić ewidentnie. A ja chyba chcę z nimi o tym porozmawiać. Siema. No, z nim to ewidentnie... O kurwa, on ma dużo magii. Ale winning. No właśnie, powiem tak, jak na to w jaką kampanię gram, to idzie mi zaskakująco dobrze. Bo zazwyczaj na tym etapie wrogowie mają jakąś raz wyższą armię niż... wyższą? Większą armię niż ja. Więc to jak mi teraz idzie jest... Mówię, zaskakująco dobre. Wait. O, trzy lisze. Wait. Coś się ty rzucił. Odporność na... What? Ja nie rzucam czarów ognistych, chłopie! Znaczy... coś tam nie będę narzekał. Jeżeli AI robi głupie rzeczy, ale... tysiąc... Dochaj, zostanie. Ogólnie ma część rzewskiego, z którego zostanie, czego nie będę bił. Wampiry potencjalnie będę zabijał. Ale tylko potencjalnie. Ah, hell. Tutaj spodziewam się, że ten kolega akurat mi ucieknie z walki. I w tym wypadku nie będę miał absolutnie nic przeciwko. Wezmę odlecę smokami, bo trochę ich potrzebuję. Jaków jest trochę dużo. O, Distal. I mean, mogłoby być gorzej. Vampiry nie mają kontrataku. Trochę jednorożców potracę, ale to jest fajne. Dzięki Bogu, że ożywienie potrafi słabi, generalnie. W sumie czekajcie. Ale co jeszcze? No jest akurat, że on mi ucieknie. Czy on nie chce mi uciec? On wygląda jakby nie chciał uciekać. To bardzo ciekawe. Taaa, chuja nie chciał uciekać. Koleżanko. To jest do wygrania w jedną turę. Chyba. Tylko muszę się zhejtować. Też nie 34, to może nie być do wygrania w jedną turę. Ale zobaczymy. Się mało. To też prędzej. Łatwo. I teraz nie jestem pewien, czy oni nie będą chcieli coś kombinować z tym miastem, więc się cofnę. A w ogóle jest armia do wykupienia. A, cholipka. No nic. Nic nie szkodzi. Muszę generalnie ogarnąć, gdzie oni mają pozostałe miasta. Spotkałem z tego tu dziś rano przed śniadaniem. Byłam z nim szczera. Powiedziałem, że rozważam jego ofertę przyłączenia się do druidów, ale bardzo niepokoi się ślubowanie, którego będą ode mnie wymagać.
Tarzan wyjaśnił mi, że każdy do ich tam pisze swoją przysięgę i do obiadu postanowiliśmy z zadowoleniem nieco ślubowania. Pamiętając, co powiedziała Amanda, czułam, że mogę bez Sabofę pozwolić, by stary druid przedstawił moje ślubowanie najwyższe radzie druidów. Gdzie jest reszta tych skurwysynów? To mnie zastanawia. Nie wiem, ale chcę tutaj się przejść i ulepszyć smoki, bo moje obecne smoki są trochę słabe. Słabsze na pewno niż bym chciał. Bech. To. Jeszcze nie mam kryształów. Ono moment, to podfawad. To jest tak. Tepnij się do Sanctum. Po dodatkowe te. I sobie mogę chyba stąd ruszać. Jak mi się wydaje przynajmniej. Bo oni gdzieś w tę stronę powinni mieć kolejne miasta. Otóż tam. Dobra, i gdzie dalej? No właśnie, gdzie dalej? Nienawidzę ich czasem. To jest ten sam bohater co ostatnio. Parę fajnych artefaktów wpadło. Plus 1 siła ataku, zdolność obrony, to lepsze niż niż wydłużone czary, plus 3 morale, plus 3 szczęścia, zdecydowanie się przyda. Zwłaszcza jak biegam z rycerzami. To jest gildia magów na 5. Poproszę. Wejdę tylko po to, żeby się dołapać. I tutaj idzie Aithlin Grave Raven. Jezu Chryste, dzięki Bogu za miejski pozdrow w takich misjach. To robi tak ogromną robotę czasem. Co jest to? Raczej bym z tego i tak więcej nie zrobił, więc mogę mnie dobrze tak machnąć. Które miasto mi zajmą? Żadne, dziwo. Czy to coś jest? Kopalnia złota. To coś więcej jest? No, oczywiście. Nienawidzę ich czasem za to. Ostatni raz Amanda znów pojawiła się w moim śnie, gdy już przywitałem się, powiedziałem jej o spotkaniu z druidem oraz o tym, że mogłem wykorzystać moją starą przysięgę, rozpoczynając to nowe życie. Jaka część mnie na zawsze pozostanie czarodziejką, ale w głębi duszy ewoluowałem w druidkę, odnajdując w Antagaryku swoje nowe życie. Prosiłem Amandę, by uzyskała zgody pozostałych czarodziejek na moją przemianę. Jest to brzmi, jakby dosłownie jakoś fizycznie się zmieniała. Wiecie co? Zacznę może ulepszać pozostałe miasta, bo nie wykluczam, że będę tego potrzebował. Posłuchaj mnie. Szybka walka. I muszę znowu iść po tamte cholerne miasto. A tutaj na chwilę dosłownie wykupię tylko jakiegoś bohatera, żeby poklucznika poszedł. Dobra, jak dobrze pójdzie, to... Zgarnę dużo niepotrzebnych i kompletnie przedmiotów, to po pierwsze. Po drugie, ulepszę sobie wcale ciemności, żeby kolejnego tego wziąć i obskoczę parę miast. Tylko muszę zwrócić uwagę na to, czy na pewno mam wystarczająco dużo many, żeby obskoczyć wszystkie miasta. Emerald Moor. Jeżeli pytacie, dlaczego nie wykupuję wszystkich jednostek, to nie jestem pewien, czy starczy mi na to pieniędzy. Więc wolę nie ryzykować. Jednostce na pewno się przydadzą, zwłaszcza, że Clancy ma w nich specjalizację.
Mam jeszcze na jeden portal, niedobrze. Liczyłem na to, że będę miał na dwa. A tak, to niestety mogę tylko tyle zrobić. A w sumie co mogę zrobić, to wziąć smoki w to miejsce. I tu odpocznę sobie, żeby zaczekać na ten... Żeby zaczekać na manę. O, oni mi zajmą to miasto. Albo i nie. Tutaj na snów odwiedziała mnie Amanda i powiedziała, że te czarodziejki przechwiliły się do mojej decyzji. Przytuliła mnie i wyznała, że od początku chciałaby, był to mój nowy początek w Antagadichu. Ojej, to bardzo miłe. Tamika, przyjaciółko, droga, porozmawiajmy. Jakaś taka relatywnie silna bohaterka, ale bez jednostek, nie to Tever. Ogólnie mam wrażenie, że u nich teraz każdy bohater zaczyna na jakimś tam poziomie wyższym. Dzisiejszego ranka trwałem do ideowi poprawiony tekst ślubowania. Napytałem, że prawki dotyczą pewnych ważnych dla mnie niuansów. Powiedziałem też, że pragnę zakończyć poszukiwanie butów jako czarodziejka. Potem jeśli najwyższa do ideo przyjmie moje zgłoszenie, złożę ślubowanie w następną pełni księżyca. Uczą mleko w sercu, wkrótce będę bohaterką Avi i Droidką, a najpierw muszę dostarczyć buty dla Sandro. Dobra, gdzie jest ostatnie miasto? Widzę, że tu jest portal przejścia na pewno. I nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. O. Mało przemawiązki na maksa? To tym bardziej mi się nie podoba. Hello. Ma ich niewiele, więc whatever. To skąd on przyszedł? To mnie zastanawia. Bo to nie wygląda, jakby on miał skąd przyjść, chyba że tymi portalami mogą chodzić. Nie, tu jest garnizon. Taki sam jak wcześniej, więc bardzo, bardzo whatever. Zamek, bez niczego praktycznie. Wejdę tutaj, żeby kolega nie kombinował za bardzo. Kilka magów. Polanka. Krypta. Tu są smoki. Czy oni będą mnie atakować? Yep. No i to może być ich koniec jako tako. Jeszcze nie. Sugeruje się zazwyczaj, że jeżeli mnie atakują, to znaczy to, że nie mają już miast żadnych. Bo wtedy są bardzo zdesperowani. A szybka. I to wciąż nie jest koniec. O. Nie podoba mi się to. Bardzo mocno mi się to nie podoba. Bo nie wiem, gdzie są pozostali bohaterowie wtedy. Pobuduję trochę magazynów. Przypominam, że muszę ogarnąć smoki w tej misji, więc staram się to porobić możliwie najszybciej, jak się da. Gdzie oni jeszcze są? Aż tu jest smocza krypta na pewno, ale czy jest jeszcze jakiś ich zamek? Widziałem bohatera gdzieś. Tu jest. Pomarańczowy przegrywa. Nice. No dobra. To teraz jedyne co zostało to ogarnąć te smoki przeklęte, parszywe, cholerne. To jeszcze pytanie, gdzie ja mam ile smoków? Bo oni chcieli ode mnie upiorne smoki. Czy mam gdzieś... Tu jest budynek do lepszenia w Ghost Stream dalejszego. Zdaję sobie jedną po wszystkich tych... po wszystkich zamkach ze smokami i zobaczę ile mi ich zostało. I to dwa.
są ulepszone. Czy to nie? Chcę zobaczyć, czy dobrze pamiętam, jak to działa. Kościelne smoki, yep. To jeszcze tylko trochę tęci na nie. I gdzie był kolega tutaj? Czyli do White Oak. Odpocznę, żeby mieć manę. I to i mądrego powiesz, przyjacielu. Sandały świętego. Dobra, teraz z sandałami muszę się zapewne udać gdzieś przez portale. Chciałbym wiedzieć, że nie będzie to wymagało ode mnie za bardzo. Że nie będzie to ode mnie wymagało za bardzo walczenia, ale się jeszcze okaże. Obydwa dużo kluczników. Oni pewnie zgadnęli utopię, yep. Tego ciemno-niebieskiego klucznika chyba nigdzie nie widziałem jak tak, więc pewnie on jest gdzieś w pobliżu, tylko przykryty przed mapę. Chciałbym przynajmniej, żeby tak było. Gruta złotych smoków. O, chciałem się dołączyć. Gdzie to może być? To nie wygląda, to nie wygląda. To nie, to jest to. To. Czerwony. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Tutaj? A bo tu. Nie. Czyli co tutaj? Koło Ghostwind? Ghostwind. Nie, też nie. Czy to jest tak zwany mamy problem? Mam nadzieję, że nie. Ciemno-niebieski klucznik, bo tak, tu jest czerwony. Tu jest. Oczywiście. A skąd będzie najszybciej do portalu? Pewnie z Agonii. Agonii, Agonii, Agonii. Jeden klucznik, drugi klucznik, trzeci klucznik, sandały. Chcę wziąć buty, to jest autowalka. Na tym poziomie to zawsze jest autowalka. I dostarczyć do White Oak. Łatwo. Sandro oszukał mnie. Ale dlaczego? Czemu uciekł z butami trupa, nie płacąc mi? Zatrzymał pieniądze dla siebie? Czy dał pozostałe artefakty Etrikowi? Z całą pewnością nie był agentem Deiji. Oddziały umarłych, które zniszczyłam, aby zdobyć artefakty, były o wiele więcej warte niż moja zdobycz. To wszystko nie ma sensu. Muszę zaraz napisać do Etrika, do Brakady i powiedzieć o wszystkim lordowi Fayet. Po co czarodziejowi mogą być artefakty związane z nekromancją? Pomyślmy. Ja na przykład nie mam zielonego pojęcia. Dobra, czas na speedrun kampanii. Galucynował wiele miesięcy, by zostać członkiem elitarnego oddziału Eratii Leśnej Straży. Jego ostatnim spodzianem jest stworzenie artefaktu zwanego eliksirem życia. Musi więc szybko odnaleźć te elementy, składając się na ten magiczny przedmiot, aby uchronić się przed nekromantami. Ja to przelotem, bo bez tego piję pewnie za pół godziny wysłał za przejść na gorszej kampanii wcześniej. Ja strasznie nie lubię grać bastionem na nekromantów. Nie wiem, jakoś mam urazę do tego matchupu. Przez to, jaka jest różnica w sile jednostek. Jak zapewne kojarzycie, mieliśmy Galu w Armageddon's Break, to jest sequelem do tego, co właśnie widzimy, więc wiemy, że musi nam się udać. No ale to sam czasie.
Nasze egzaminie jest pokonane wszystkich wrogów Galu. Jeżeli zostanie pokonany w trakcie walki przegasz, mogą awansować do 10 poziomu, dwóch najlepszych przejść do następnego scenariusza. Leśna straż to oczy i uszy Eracji. Idziemy zawsze tam, gdzie najbardziej nas potrzebują, a są to zwykle miejsca, w które trudno dotrzeć zwykłym oddziałom bojowym. Jesteśmy duchami lasu, które widzą wszystko i niosą cichą śmierć jednym niedostrzegalnym strzałem. Dobrze spisywałeś się podczas treningu Gelu. Teraz przyszedł czas na ostateczny sprawdzian. Odbędzie się w małej kotlince obok Gaia's Crest. Oczyść ten rejon z wrogów, aby umocnić swą pozycję w szeregach Leśnej Straży. Powodzenia! Jak zapewne pamiętacie, Gelu ma bardzo słabe i zbalansowane jednostki chimistów strzelcy, więc stąd moja decyzja o wybraniu elfów jako bonusu. Bo mogę ją ulepszyć w większą liczbę strzelców. Gratulacje, kadecie, przed tobą ostatni test. Jeśli go zaliczysz, dołączysz do szeregów osłabionej leśnej straży. Musisz podbić nizinny region Gaia's Crest. Zamieszkuje go wiele potworów, jest kilka miast oraz kilka oddziałów leśnej straży pozostających wrogów. To często odwiedzana prowincja, więc nie powinieneś mieć problemu z odnalezieniem drogi. Aby zajrzeć ten test, musisz pokonać wszystkich wrogów wszelkimi dostępnymi środkami. Powodzenia, kadecie, i światło promienia twoją drogę. A na stałe przy okazji dostajemy dwie dodatkowe grupki jednostek. Ale to sobie natychmiast ulepszę, rozdzielę, żeby mieć trzy staki. I w ten sposób można przejść całą misję. Chciałbym przetadać. Amin. Lok. Lok. Zastanawiam się, jak bardzo chcę zbierać rzeczy. Czy robić taki dosłowny speedrun? Taki speedrun. Nie mamy miasta, jada. Ale tak akurat mogłoby mi się dorwać do Dubska. 5 dni przegrasz. Pierda czerwonego, hello. Mogło mi się zdarzyć wspomnieć, ale uważam osobiście, że Galo to bardzo słaby i zbalansowany bohater. A w dodatku nawet nie ulepszyłem sobie jednego staka. A powinienem był. Magia woda nie zaszkodzi. Dajcie bonus. Nie jest to co prawda bastion, ale... czy nie dało się? O, właśnie. Lewy shift powoduje, że się rozdzielają podobno. W tym momencie mam wrażenie, że mogę dosłownie szybko walkę robić. I szafie ucznictwo. Zastanawiam się, czy potrzebuję jeszcze więcej w tej misji. Grupa orków. Mam dziwne wrażenie, że odpowiedź na to pytanie jest, nie? Co tu jest? Artefakty. Mądrość się przyda. Dobra, lećmy po więcej elfów. Bo jak wszyscy wiemy, to mój absolutny priorytet tej misji. A tu był bastion przez ten cały czas. O wiele wyjaśnia. To miasto może być świetną bazą wypadową dla dalszych operacji. Przynajmniej i szybko rozbuduje. Zachowaj ostrożność. Przeciwnicy mogą tu spotkać pod twoją nieobecność i odbić miasto. Zostaw kilka oddziałów na straży. Najlepiej pod dowództwem jakiegoś sierżanta, aby miasto nie było bezbronne w trakcie ataku. Miasto? A co to? Nie znam. O, come on! Zostanę zmarowany z tymi modelami. Więcej elfów, więcej tego. Partnerstwo możesz przydać. Centaury... Orda Medus. Aba i tak muszę przejść. Ciemne i budzące podejrzenia, aż takie dziwnie spokojne i cichy. Nagle 3000 węży. Zanim zdążyłeś się, byłeś wyrosły przed to 2000 medos i ruszyły do ataku. 2000, by the way. 2000.
Dwa tuziny. A my jak widać to nie jest samo wielkie problemu, ale dwa tuziny. Zwiadowcy z leśnej straży muszą radzić sobie w wielu nieoczekiwanych sytuacjach. Przyjdzie czas, gdy coś pójdzie nie tak lub nie da się wcześniej zapanować. A to właśnie jedna z takich sytuacji. Kilka wozów dostało się w ręce, bo się w halidowa tej wnikła. Chodź sobie z tym jakoś poradzić. Tak zwane handluj z tym. Jak to miałem miejsce na... A, tak. Magiczny znak się przyda, jak się przyda. Kolejny bastion strzeżony przez nieumarłych też się przyda. Nie kradnij mi many. Czemu kradnę mi manę? Jesus Christ. Za każdym razem jak gram jakąś kampanię Gerlo, to mam wrażenie, że robię coś absolutnie niemoralnego. Ja nawet nie żartuję w tej chwili. Zaczekam dla many. Ej, gdzie był zielony krusznik? To był czerwony, tu jest zielony. Nie robcie mi tego. Czy ja coś pomijam? Tu jest niebieski. A, tak, niebieski, dobra, nieważne, nic nie wiem. Nic nie było, nic nie wiem. Ja absolutnie nic nigdy nie powiedziałem. Nie przejmujcie się mną. Rada miasta. Przynajmniej tyle, że mieć jakieś tam pieniądze by się przydało. Nekropolia, o Boże, pojebało was? Chłopów dosłownie popierdoliło. Chciałbym też zauważyć, że to oni mnie atakują, a nie odwrotnie. Oj, nie wiedzą na co się piszą. Nie atakujesz? Ja się grzecznie pytam. To zabiję miasto. Potem nie zdążę dobiec w tej samej turze, ale nic nie szkodzi. Czy możesz, proszę, nie? Dobra, teraz to szybka walka wchodzi. Widziałem dużo fajnych artefaktów. Skoczę sobie do tego miasta po parę elfów. Tak, wiem, przepraszam. To jest to. Nasze ekipa daje kupę wszystko w sumie, co mi szkodzi. I to gdzieś powinien być loch, jeżeli dobrze pamiętam. Yep. Jakiś bohater jeszcze? Czy drugi loch? Jest bohater. Czy też raczej był bohater? Jak już mówiłem, bardzo trudne i wymagające misje.
Powstrzymaj grupę zbuntowanych lodofabli przed sprzedaniem pierścienia żywotności i cerzą śmieci z Day. Czyli pamiętaj, że nie możesz przekraczać na bitwy, ale nie możesz awansować 15 poziomu. Moje doświadczenie przejdzie do... Plotki głoszą, że pierścień żywotności, najważniejszy składnik eliksiru życia, znajduje się w rejonie Shantanna, na południu Avli. W rejonie Shantay? W misji kluczową rolę gra czas. Widziano, jak rycerz śmierci spotkał się z bandytami, którzy od dawna terroryzują ten rejon. Sądzimy, że wynają ich, by ubiegli nas w poszukiwaniach. Czy to jest ta misja ze smokami? Czy to nie jest ta misja ze smokami? Nie, to nie jest ta misja ze smokami. Właśnie starzy powierzono zadanie zatkania kilku artefaktów niezbędnych do stworzenia ich życia. Jeśli ta magiczna misja dostanie się więcej na komandę w Deji, wykorzystaj potężną moc dla swoich niecnych celów. Gaz są mianowane dowódcą ekspedycji, która ma wyruszyć na teren tych oszczepieńców. Mówi się, że mają pierścień żywotności, a przynajmniej wiedzą, gdzie znajduje się i planują go sprzedać nekromantom. Musisz ich powstrzymać, przyjąć pierścień. Nie zawieź nas, pamiętaj, że nie chodzi tylko o twoje życie. Powodzenia! Spoko. Da się załatwić. Nie wiem, czy tutaj nie będę musiał nieco bardziej aktywnie wykorzystywać miasta, więc... Postaram się go aż tak nie ignorować, jak do tej pory. To robiłem. Ach, drugie strony. A, cholera. Okej, nieważne. Już myślałem, że pożałuję swojej decyzji, ale nie tym razem. Władze tych terenów to bandyci szaleńcy. Napadają na karawany, wyrzynają się i garnizon, nie zastanawiając się, czym może się skończyć dla ich ojczyzny. Głupoty są w stanie sprzedać pieśń żywotności na kwanto i zdradzić swych rodaków tylko po to, by wypełnić kufry złotem. Tak mi zajdą nie można ufać, nie można też okazywać im litości. Dobrze, jak typowy... polski scenariusz w latach 1600 i wiesz? Dobra... Kuźnia? Kuźnia. Ale chcecie dołączyć? Doskonale, mówcie mi jeszcze. Oj, tak, tak, mówcie mi jeszcze takie ładne rzeczy. Więcej elfów? Więcej elfów? Podstawowa taktyka. Z ciekawości zobacz, co tam jest. Jeżeli się okaże, jest logistyka, to nie będę to wracał. Bastion. Bastion? Nawiga. Skurwysyny? Za każdym razem, kiedy gra wrzuca mi nawigację, to jest takie. No. Oddać napadnie na swoje wodze prowizacyjnej, przejewać się we zasoby. To by się spodziewał. Hello. Czy to jest miasto? Nie ma na Sadari, więc powinno być łatwe do rozgarnięcia. Na zamek nie stać. Co będziemy stać? W tej Sadari nie było dzień wcześniej. Czuję się oszkany. Oj, zrobili mi to specjalnie na złość. Chyba ruszam dalej. To nie jestem pewien. Chyba w tę stronę pobiegnę. Zobaczymy, czy słusznie. Szpiedzę donoszą jasnowidzę z północnego wschodu, który zna ponoć miejsce ukrycia pierścienia żywotności. Szuka jasnowidzę z okolicy pierścienia, odzyskają go. Bądźcie ostrożni, kamani też poszukają pierścienia. Zielony brama graniczna, no dobrze. Radę chcę odłączyć. A mi darmowe jednostki zawsze w cenie. Nie będę nigdy narzekał na darmowe jednostki, to na pewno. Pola sekundara zwiększa się. Elfy dołączą się. Nice. Dużo artefaktów. Niebieski strażnik graniczny. Ja miałem filtrowego u siebie, jeżeli dobrze pamiętam.
pojazdy uciekają. Maszynik odporności, pojazdy uciekają. Niebieski strażnik graniczny, elfy. Właśnie a propos elfów. I stać mnie na kapitol. Fioletowy i... Nie zdziwię się, jeżeli to jest jeden z tych... A, brązowy. Nie podoba mi się to. Jeżeli to jest jeden z tych strażników, którzy przepuszczą tylko galo. Ataka centaurów, tyle? Chcą się dobrać do mojego miasta. Sandro? Sandro? Tej misji? Monka jest. A mi ja bardzo chętnie z nim porozmawiam i w ogóle, ale... on ma to. Żegnam. Dobra, mam chyba o jeden sek za dużo tych czerwów. Zwiadowcy donoszą, że jeden z miejscowych zabijaków skontaktował się z nekromatami i miał zamiar wkrótce się z nimi spotkać. Nie czas do stracenia. Jeśli pieśń wpadnie więcej nekromatów, będziesz musiał wyrzeć im go siłą. Zawsze kutem zadbaj, by pieśń znalazł się w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj, że najlepszą obroną jest atak oczyszczenia zamieszkującego. Będę zwrócić się z organizmu i spróbuję przejąć ten efekt. W ostateczności możesz najechać Dejdże. A propos najeżdżania Dejdże. Cześć Sandro. Chcesz porozmawiać? No, chyba nie chcę porozmawiać. O, lipka. Dobra, szkoda. Jasno i z północnego wschodu to mądry starzy w imieniu Fredor. Udaj się do niego, ale pamiętaj, że nie da się dać pieśniami. Mówić się, że poddaje poszukiwaczy artefaktu specjalnemu testowi. Bo nie każde zadanie kreacji zleci, musisz mieć ten pieścień. A tam musisz od razu. Jasno tam złego. Jeszcze mi powiedzcie, że... No, chyba oczywiście, że ma zamek. Moi strzelcy, nie! Uje. A gdzie oni będą? To mnie zastanawia. Obawiam się trochę, że jak tutaj pójdę, to oni mnie najadą w kręgu się z zamków. Bo są nekromanci, to już widzę. Dobra, szybko. A, tu jest ten kapelę. Halo. Plus do mocy magii, nigdy nie zaszkodzi. Tu jest jej bohater. Chyba ten silny. A, to nie silny bohater. Znaczy, silny w cudzysłowie, wiadomo. Nie ucieka. Ucieka, nieważne. Byłem naiwny. Czy to coś więcej będzie? Znają życie, nie? No jest. Lucznik, którego już widziałem. Jedna Malcolm wrócił. Panie, Malcolm wrócił. Wystrzelcie go jeszcze raz. Będą mnie atakować, będą mnie atakować, oczywiście, że będą mnie atakować. I nie jestem pewien, czy ja to wygrywam. I to jest najgorsze. W sumie to najgłupsze jest to, że ja najlepsze, co mogę robić, to się bronić całe życie. Zwłaszcza, że teraz już nie mam many nawet na nic.
Tak? Jeżeli gdzieś mi zniszczą bramę, to wtedy mogę zablokować przejście. Czy to już jest zniszczone? Nie wiem, ale podejdę na wszelki wypadek. Chyba jest, bo już tam idą. Jeżeli bohater nie ma balistyki, to raczej powinienem być w stanie na tyle długo tutaj stać się bronić. Aga, demet. Malala. A oni mogli tu wejść. Czy ja źle stanąłem? Olipka. Gdzieś 14, 25, nie mam na strzałkę nawet. No ja cholipę. Ach. Ja to wygrywam. Bo AI odrobinę nie doceniło tego, jak silny jest... ten, jak silne jest... bronienie się. Albo to, albo z jakiegoś powodu oni już zamku nie mają, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że za szybko, żeby oni zamków już nie mieli. Kolejny bohater. Ostrożnie, ten region kiedyś miejsce chwalebnej bitwy jest obecnie święto ziemi. Uważaj, żeby jej nie zbezcześcić. Powiedz ty mnie. Serio? Serio? Zastanawiam się, czy teraz nie pożałuję tego, co właśnie zrobiłem. Chciałbym w pierwszej kolejności miasto, bo jest puste. A potem mogę myśleć co dalej. A gdyby tak. Zastanawiam się, czy ten bohater może polować na tego krytygania. Nie wiem, jest w miarę silny, ale... dobra, gdzieś ty polas. Rejon. Żegnam. Kurde. Właśnie nie jestem pewien teraz, czy oni... są na tyle silni, czy nie? Oh, baby. Da, te strzelce coś czuję. Ale niestety to jest coś, na to nic nie mogę poradzić w takiej sytuacji. Bo wieże strzelnicze dodają zawsze obrażenia takie same, niezależnie od tego ile mamy statystyk. Więc tutaj na staty niestety jesteśmy spisani. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Ach. Ty masz jakąś armię niby. Jest na wszelki wypadek, też się tu rozbuduje. Jeszcze, gdzie ta szuja biega? Tutaj ta szuja biega. Oj, mnie to zaatakują. To już chyba nie będzie wygrane. Inaczej, nie jest do wygrania. Więc machnę szybko. Czy to było do wygrania?
Ostatni raz zdęczyły cię potworne koszmary, widzę nadciągającej potworne rośliny. Wyjrzały się z kiszat postaci, wyciągające kościste szpony w kierunku rozdzielonych mu, pozostawiające ze sobą wstępne pogorzelisko pełne żywych trupów. Upiony śmiech odbił się echem w swojej głowie i duszy. Obudzili się przerażony i roztrzęsiony, lecz wciąż zdecydowany postanawiasz zdobyć się pieśń żywotności. Ja wracam tam, bo mnie będą denerwować. Czy ja miałem gdzieś się onego krusznika? To jest kotem fioletowy, z tego co pamiętam. Tak, tu nie przejdę jako tako. A wiecie co, Jolo, pójdę zobaczyć tego kolegę. Gdzieś ty po las, tu żeś po las. Brązowy przegrywa. Nice. Czyli mogę zacząć drugim bohaterem to zwiedzać potencjalnie? Auto. Błagam, nie chcę. Okej, czerwony też przegra. To teraz już tylko pora na zwiedzanko. Cześć, sam narobić z powrotem. Przyszedłeś sam raz na tak zwane PV. Nie wiem, jak się z tym czujesz. Dużo się przez te pół dzielona trzecia. No daj! Dobra, czyli tak to nic nie ma, na chwilę pytania. Wezmę powykupuję dodatkowy bohatera, żeby przyspieszyć sobie trochę. A swoją drogą z rzeczy, jest to całkiem zabawne. Fakt, że mamy tutaj Sandro. To jest całkiem dobrym mem. Biorąc pod uwagę, że kampania Shadow Death generalnie schodzi się o Sandro. Bo to był niebieski klucznik, tak. Jeżeli to był niebieski, znaczy, że pewnie tam trzeba iść. Ja się sobie wykupię do bohatera. Podbiegnę tam i zobaczę. Czy tam czegoś nie ma? Tak samo masz kakeka. No w sumie tak. Po prostu dziwnie to wygląda w kontekście mimo wszystko. Okej, czyli tak tu nic nie ma. Czyli muszę iść tam. Czy Galu może jeszcze zdobyć poziom? To poważnie, nie wiem, pozbieram strategię. To jest tutaj w uniwerku przy okazji. To sobie zobaczą. Sakiery pociekają. Skoro już o tym mowa, idź tu. Balistyka, nauka, magia, wodę. A, whatever. Czy gdzieś jeszcze jest coś, co mnie interesuje? Chyba nie, no tutaj tylko. Te same i pewnie klucznik gdzieś. Order męstwa. Co weź podbiegnij tutaj do tych entów, bo nie jestem pewien, czy one nie są też potrzebne. Moja ulubiona zabawa w szukanie pikseli po mapie. Przejdzie tylko Galu. Galu teraz tu pójdzie. Enty uciekają. Jezu, to jest tyle power-upów, że czuję się jakbym spał w Armageddon's Blade. Ciemno-niebieski. No dobrze. Ciemno-niebieski był gdzieś? To jest jasno niebieski, to jest zielony. A, to też jest jasno niebieski.
Ja jeszcze maturę, Solmel maturę. Skrzydła anioła. Nie będę kłamał. Może to trochę wyjaśniać. Szukam pani Sandy, można wynająć się gamik haka? Nie dziwiłbym się, powiem szczerze. Czekaj, zrobię to tak. Jak już tu jesteś, koleżanko. To weź mu daj parę elfów. On niczego więcej nie potrzebuje. Dobra, czy jest coś jeszcze godnego uwagi? Chyba nie. Chyba mogę już tu lecieć. Ten klucznik był tu tylko dla zmyłki. Ten w sumie też w takim razie. 50 żywotności. To do inna rzecz do smoczek panów. Trzeba ich pokonać i zdobyć pierścień życia. Jeżeli Gero zostanie pokonany w walce, przegrasz. Nie może awansować powyżej 20, ale przejdź do następnego scenariusza. Biorę buty, żeby szybciej kończyć misję. Pierścień życia, drugi składnik eliksiru, jest ukryty w dolinie Dagron. Mieszka tam grupa elfickiej szlachty, dysponująca wielką władzą. Są owi elfowie opiekunami kilku stad złotych i zielonych smoków. To też jest jedna z tych misji, gdzie bardzo intensywnie czuję silną potrzebę speedrunowania. Lecz obawiamy się, że jeden z nich został przekupiony. Nie chciałem altabować. Nie powinienem altabować, może tak. Gdzieś do innej Dagon to jest pieśń życia, drugi składnik potrzebny do stworzenia eliksiru życia. Do inną to władają smoczy panowie. Opiekują się oni zielonymi i tutaj smokami żyjącymi w Avli. Niestety jeden z nich został przekupiony i knuje w życiu Avli. Jesteśmy przekonani, że działa porozumienie z nekonami z Deiji. Dowiedział się, że pieśń ukryta jest do innej i zapewne ze tego przejąć. Musi temu zapobiec. Zdobyć pieśń, abyśmy zdążyli stworzyć eliksir życia, nim nekomanci zagadną dla siebie ten potężny artefakt. Jak za pierwsze, ja mam wrażenie, że robiłem je dokładnie tak samo jak każdą inną misję w tej kampanii. Ale może się mylę. Solmer. Weź tylko wszystko. Weź przekaż wszystko temu koledze. A przynajmniej to wszystko. Czy istnieje świat, w którym ja chcę jako tako przechodzić tę misję normalnie? Tak się zastanawiam. Przekonajmy się. Taki nie speedrun. A mi... nie wiem, za każdym razem jak gram Galu, to... mam wrażenie, że... element jakiej nie speedrunujesz w ogóle nie wchodzi w rachubę. Tak szczerze mówiąc. Bo to jest takie trochę... jeżeli nie speedrunujesz, to czemu gasz Galu? Oczywiście odrobinę wyobrzymiam, żeby nie było, ale... tak się dosłownie czuję. Halo? Oczywiście, że... slow by się przydał, przynajmniej na ten duży stack. Wezmę sobie bejce, wykupię. Jak już tak biegamy kolegą z dużą ilością strzelajek, to czemu nie? Czekaj, właśnie po takie szybkie operacje i znajdę zaskoczenia. No, ma to sens w sumie. Grupa drzewców. Grupa to odepnie za dużo. Wiem już z całą pewnością, że smoczy pan działa na szkodę Avli i jego mieszkańców. Zjednoczył się z siłami zła i co tani tak pokrętnie, iż mogą cię przekonać, że dalej to jest szlachetny mieszkańcy Avli, a nie goźnym mordercą. Smoczy pan sprawia wrażenie szacownego elfickiego loda, po któremu pozwane komandy pozwoliły sztywność Avli do ich ohydnej armii. Niszcząc jego samego i tych, którzy idą za nie, oddasz Avli jako przysługę. Czym ten zostanie sobie ciebie wynagrodzony i na zawsze te przetwoje we wdzięcznej pamięci na ladu elfów. Nie może dołączyć, elfy niestety uciekają. Ale mamy rękawice zapierdalania, więc
ta najważniejsza. Goodness gracious, nie chciałem tego widzieć. Ja teraz padnę na jakiegoś bohatera, prawda? Czy jest to cokolwiek jeszcze godnego uwagi, zanim przejdę dalej? Na pewno nie chcę się bić ze smokami. Zacząłem czytać gamblu. No ja właśnie muszę wrócić do gamblu, mam wrażenie. Tutaj przemykają, jada. Bo kiedyś jakiś tam czas temu czytałem, ale przestałem. Przy czym czytałem po polsku, więc byłem też trochę uzależniony od tego, czy akurat jest... O kurde, złot smok. Jak myślicie, czy jak tędy przejdę i powiem, że mnie tu nie ma, to mi uwierzy? Nie wiem, ale jest to małe miasto. Za małym smokiem nie jest tak za małym smokiem, jak myślałem. Istnieje świat, w tym ja muszę legitnie przejść tę misję. Nie róbcie mi tego. Czerwony klucznik. On się do mnie dobierze, prawda? Tak. Olmyr. Kurwa, ile tych chętów? Ja przepraszam? Co to kręcie? Ha? Czy ma coś, co sprawia, że pierony nie działają? Akurat jak mam cholernego Solmyra? Nigdy szczęście. Dobra, idę wpierdolić. Bo chłopca jest chyba poczynę, mam wrażenie. Czy nie jaka? Czy sobie już szybałem, że ja dosłownie nigdzie nie mam karczmy? Czy ja zdążę tam dojść, zanim on wykupi... wykupi smoki? Safe tam na pewno, nie? O mój Boże, ja to będę musiał aż tak obejść, co? Chyba tak. Hell. Czasem tak bywa. Tu już byłem. Kastanę mogę sobie wziąć. Kapitał. Ja też czekam na drugi sezon. Cannot wait. Pytanie, czy ja to wygrywam, czy ja tego nie wygrywam? Bo mam wrażenie, że idę robić najgorszą możliwą rzecz. Jak uda się zrobić. I że nie powinienem tego robić. Kolego, przyjacielu. Au. Au. Ja mogę tego nie wygrywać teraz, jak o tym myślę. Zwłaszcza, że nie ma slowa i teda. Bless. 78 tak mało, wait. Napadasz tak mało zdają? Jesus.
75 trochę mało. Znowu się to ustawiłem, bo on teraz podleci i zablokuje mi abordzie u nas. Tak. Nie, muszę tak zrobić chyba. Tak, a mnie dzisiaj trolluje. Ja siebie też trolluję. Jeszcze czekam niech... O mój Boże, 90? Naprawdę? O Boże, nie wiedziałem na ich los. Śmierdzę. Błagam. Oczywiście. Help. Wciąż zostało mu niebezpiecznie dużo drzewców. Ja straciłem bardzo dużo strzelców. Raczej to wygram, ale straty będą dość spore. Oh no. A on mi ucieknie z tej walki. Jednocześnie wiem, że nie dałbym rady zająć tego miasta w tę jedną turę. To po zmarzone zadanie, by doskonalić twoje umiejętności. Od uprzedzenia akademii, jako to właśnie starsz, nie brałeś udziału w tak szybkiej akcji. Szmat wyciszalnych mózg biorąc się na twoje wyzwanie, czuję, że uczestniczysz w czymś ważnym. Akcja życia może leczyć wiele bolączek, Abli. Oby tak było. Oddaj mi złoty smak. Najgorsze jest to, że nic to jakoś dobrze działa na tego złotego smoka. Albo raczej nic to w ogóle działa na złotego smoka. No, ale tak zrobię. Oddawaj. I to jeszcze gorsze, absolutnie mi się to nie opłacało. Znaczy poza tym, że zablokowałem im tak jakby chodzenie tutaj, tak? To poza tym to mi się nie opłacało, ale jeżeli to wliczymy, to mi się opłacało. Więc this is fine, this is not fine, this is kind of a ila. Wezmę sobie, wykupię tutaj wszystko. I najlepiej też zamek zbuduję. Najlepiej, jakby kolejny chciał coś kombinować. To jest ten złoty smok, niestety. Mam dziwne wrażenie, że zaszowanie tej misji może nie pójść mi tak łatwo, jak myślałem. Czy on chce mnie w tym mieście atakować? To trochę tak wygląda. Więc chyba muszę mu wejść naprzeciw. I guess.
Yep. O, sermie to odkować. Wydaje mi się, że nie powinien być w stanie tego wygrać, ale pewien nie jestem. Na pewno w pozostatnim przysporze niestety. Zapierdolę się z tymi modelami. Ja to przegrywam najwyraźniej, Jesus. No! On miał dosłownie jeden bota. Jezu. Dobra, weź. Skończ. Skończ, weź. Chcę dooszczędź. Kocham czasami Hero Strike, super. Gdzie on po raz? Gdzie ty żeś po raz, kolega? Skąd byś też wy, jak idzie? Kolega? Ja przynajmniej nie powinien dzięki temu uciec. O, buty. Te same, które już miałem. Nigdy. No dobrze. Czyli tak, tam jest jeden bohater na dole. I pewnie mają jeszcze miasto tam u góry. To bo ja najpierw do góry pójść. Ach. No i mogę nie mogę smoków ulepszyć. Zaraz będę mógł smoki ulepszyć. Ja? Tutaj jest neutralne miasto, więc mogę już iść się tamtym kolegą zająć. Zapach demonii się przez pełne wiatr dać i rzekienko jezioro ognia, w którego szuka znajdzie się gdzieś na południe stąd. Robi to sens, jak to nowy klasyk. Cześć. Mam hejs, a? Tylko nie wiem, czy hejs jest tym, czego potrzebuję. Mogę spróbować, ale... 12, jop, to nie zadziała tak dobrze, jakbym chciał. Bo on i tak podleci. Uciekasz, uciekasz. Ach. Pomarańczowy przegrywa. Tego klucznika jeszcze nie miałem. No dobrze. Teraz tak, co? Gdzie było? Tam jest na pewno... biblioteka oświecenia, którą mógłbym chcieć. Tylko nie jestem pewien, czy... mam do niej dostęp. O! Najsilny bohater ci trafią. Nice. Bo tak, zielony klucznik był tu i do niego mam dostęp. Galu niech na razie przejdzie tu, bo innej opcji bardzo nie mam. Ty pójdź tam, zobacz co tam się kryje. Nie jestem pewien, czy ja nie będę się musiał bić z ich nic smukałem, jest na wszelki wypadek trochę. A jeszcze armię podładuję. Duży dość garnizon. Jest to niebieski element klucznika, którego chyba nie potrzebuję. Teraz się przekonamy zresztą. Dobra, jolo.
Biegnę. Najwyżej się okaże. Przedobrzyłem. Czego ode mnie chcesz? Tylko galo. Dobrze. Jak już mówiłem, ta kampania idzie szybko i sprawnie. Aby wygrać kampanię, musisz wykać się wampirzem Lodo i Wokielowi jego fiolkę żywej krwi, przy czym Galu nie może zostać pokonanym w bitwie. Nie może awansować powyżej 25, ale przejdź do następnej kampanii, dawaj strzelców. Ostatni artefakt potrzebny do stworzenia eliksiru życia znajduje się w zmartwiałych rękach władcy wampirów Wokiala. Mówi się, że fiolka żywej krwi pozwala mu wyżywić się bez konieczności uciekania się do bardziej drastycznych sposobów. I to chyba jest mit, jakiej się nie da zaszować, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. I pamiętaj, że nie każde zadanie należy wykonywać przy użyciu bezpośrednich środków. Mądrze wykorzystaj to, czego nauczyłeś się w czasie treningu. Bądź czujny. Jak pies podwójny. Przyszedł czas, by zdobyć ostatni składnik eliksiru życia. Fiolkę żywej krwi. Od długiego czasu znajduje się na posiadaniu lodu wampirów Wokiela. Pozwala mu bez krwawu zaspokajać jego nieposkomiony wampirzy apetyt. Mówi się, że uznał zwykłe spożywania się wampir za obrzydliwy, prymitywny i poniżej jego godności. Odebranie mu tego artefaktu załatwi to jednym zamachem dwie sprawy. Pozwoli nam stworzyć eliksir, a Wokielowi przysporzyć pozmacnik problemów. Można doprowadzić go do śmierci głodowej, chociaż na to ostatnie nie należy raczej liczyć. Prędzej bym się spodziewał, że zacznie po prostu atakować zwykłych ludzi, to nie do końca jest pozytywem, ale może się nie znam. Dobra. Co my tu mamy na początek? Na pewno elfy, które niestety uciekają. Miałem cichą nadzieję, że do mnie dołączą, niestety nie tym razem. Czy ja chcę? Wydaje mi się, że te misje trzeba grać na rozbudowywanie się, więc... Dobra, wezmę inne bohatera, żeby zbierał rzeczy. Ale też przede mną uciekają. Nie ma finansów niestety, a szkoda, przydałyby się. Stadala. Gajnik. Kasnoludy na chce się dołączyć. Więcej kasnoludów chce się dołączyć, doskonale. Jednoroszce mnie nie stać, ale na zamek mnie stać. Spadala do większej ilości elfów, a nawet liczby, a nie ilości. Czy on chciał Gladius Tytanów? Mam dziwne wrażenie, że on chce Gladius Tytanów. A się przekonamy, czy dobrze pamiętam. Wokiel jest potężny lodem wampirów i będzie się nie strzeżony. Ten Deji wkracza ja też, gdyż Wokiel dobrze pilnuje się przed złodziejami. Jak to nie może dołączyć? Wytłumaczmy się z tego. Daj mi pieśń. Chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli uczony nauczy mnie nawigacji, to robię autozapis. To sobie wiem, to jest fajne. This is fine. Gladys tam strzeżnika nie miał. Byłem blisko. Zamek. Ulepszam zagajnik. Ale centaurów. Centaury bojowe chcą się dołączyć bardzo chętnie. Tutaj pegazy mnie blokują, a tu jest taktyka. Nie zaraz mi aż tak na taktyce, więc. Trochę whatever. Trochę bardzo whatever. I ty. Jak już tu jestem? Ale to nie uciekają. Smutka. A, weź się wykup, zaczekaj. Widzę, że jest to koniec tygodnia, więc widzę, że mogę zaczekać w tym miejscu już. Uważaj na gildię złodziei. Członkowie są groźni i postępni. Dobrze, zatrzymasz to, czego szukasz. A zanim dokonasz zmiany, każ pokazać sobie to, co mają ci dać. A my nie jest.
złodzieje mieliby kogoś oszukać? To wygadać. Enty? No więcej zbadania jest też Twitter. Więc chyba na tym się skończę. Czułem się oksać. Dzięki, że wpadłeś. Garnij to na jakiś tu widzę. Naprawdę się nie boją. Zagadę też. 10 klejnotów nie mam. Garnitur jest pusty, to ciekawe. A tutaj jest jakiś kolega, który dzielnie przebija się przed mój garnitur. I patrząc po jego statach, to... A mi mogę normalnie zawalczyć, I guess, ale... Wydaje mi się, że samymi statami może mnie trochę dwoić. A się przekonamy. Oczywiście. Śmiałby się, by się okazało, że ten bohater nie da radę. A póki co wygląda to, że jest paszanta, że nie da radę. Pomimo tego, jak identycznie dużo statów ma. Ha! Ciekawe, naprawdę. Wrok uciekł. Nice meme. Jak dotąd służyłeś mi wiernie, Gelu. Ja, Lord Falorel, jestem wielce rad z twoich usług i nie umieszkam poinformować o tym twych liczników z leśnej straży. Współpraca z Ratio dobrze służy naszym wspólnym interesom i być może podążając to drogą naprawimy szkody wyrządzone podczas zewnianej wojny. Chcę wynagrodzić swoją lojalność. Przyjmij proszę to tutaj jako wyraz wdzięczności za twój wkład w ratowanie Avli i jego mieszkańców. Dzięki. Elfy uciekają. Elfy też uciekają. Przykalny artefakt generalnie. Chciałbym przykarnąć artefakt. Z tymi elfami sobie nie poradzę, tego też nie pobiję raczej. Ale to mi się przyda. Smoki... No, świętego spokoju, jak już... Powiem tak, jak już mam, to czemu nie? Właśnie smoczek zszedł. To jest świetny los. Też tylko ciekawego jest, bo ja co to... rękawice ich też mogą przydać akurat. To musiałbym je dostarczyć dla Gelu. Chodzą słuchaj, że miecz tytanów pilnowane jest przed czarne smoki na południowym zachodzie doliny. Że znowu nie będzie mi stać na wszystko, czego bym chciał.
Yep. Potwierdzam, nie było mnie stać na wszystko, czego bym chciał. Dobra. Dawaj mnie. No. Ja nie kupiłem w końcu tych rękawic, nie widzę swojego życia. A, jo. Idziemy w takim razie. Z tym nie wygrywam, za dużo wampirów. Dark on już chyba miał manę. Czy gdzieś jeszcze jakieś luźne tu leżą? Przodkowo napotkany wędzowiec powiedział ci o błyszczącej tarczy, którą widział na południowym wschodzie. Wziąłby ją, gdyby nie napadły go rozcieczone czerwone smoki. A, tu niestety jest cały ten. A, jest tu cały zamek. Tam jest trochę sobie potacimy, I guess. To jest to z hakiem. 26 razy 6 to jest za dużo niestety, jeżeli dobrze liczę. 26 razy 6 to jest 132. Czyli brakuje mi 20 podażeń. Albo nawet trochę więcej. Okej, okay, 26 razy 6. To jest 156, debilo. Jak jest 126? Skąd się 126 wzięło? Kolego przyjaciela debilo. Pusty garnizon. Wokio. Cześć Wokio. Chcesz mi oddać swoją fiolkę żywek zwierzęt, jak tam się ładnie zło? A się przekonałem, czy chcę? Czy on właśnie rzucił implozję? Czy on naprawdę rzucił implozję? Holy shit. Jestem celowany. Ej, oszukali mnie! Nie dostałem fiolki. A to swoją drogą. Powiem tak, na to z kolei ja absolutnie nie będę rzekał. No, zaczekam sobie trochę na ten odnowienie many. Bo widzę, że będę tego potrzebował. Nie zdziwię się, jeżeli ten bohater będzie w stanie przebić się przez tę granicę i bardzo mi się to nie podoba. On the other hand, ja powinienem być w stanie przebić się przez ich miasta. Zdążę czy nie zdążę? Oczywiście, że nie. Fuck! Oczywiście. Staty, staty, staty. Jest nawet chyba ich ostatni zamek. To powinien być ich ostatni zamek. Już zdobędziesz środki żywej XC, połączy z pieśnią życia i pieśnią żywotności, ale uzyskasz elixir życia. Musisz mieć wszystkie trzy elementy, aby stworzyć elixir, nie możesz ich oddzielać, by elixir nie stracił stabilności. Po co to jest prosto? Umieć się pieśnią infiltrują i trzykrotnie pojechał wpisany na zwoju, kiedy dostałeś. Gdy w pojeździe patrzeć, pojawi się elixir. Przenieś go do mnie natychmiast. Co do tego wciąż czuję się oszukany, że Wokial tutaj nie miał tej. Nie miał fiolki. Powinien ją mieć moim zdaniem. Moim bardzo skromnym zdaniem.
Czy oni mają gdziekolwiek jakieś miasto, pamiętałem, co? Ile? A on tędy pewnie przeszedł. Ej. Bo przez tle się tak zastanawiałem, czy jak tlendo on właściwie tam przeszedł? Czemu to jest dziura? Oni mieli grala w mieście, right? Nie mają grala w mieście. Przez tle się zacząłem zastanawiać, czy ja coś przespałem. Wiesz co? Zrobię coś do bezpieczeństwa. Dobra, pierwszy orłeków podwaja się. Ja tak myślałem. Ja właśnie nie jestem pewien, czy ja to wygrywam. Dlatego tak trochę niebezpiecznie tu... O! Dlatego tak trochę niebezpiecznie tu podchodzę. A jak patrzę na to, ile on ma wszystkiego, to tak się tego boję wręcz. Okej, nieważne. Nie ma tego. Muszę go zajeść jak najszybciej. Bo ta implozja będzie moim końcem. Nie ma tego złego, to by na dobre. Implozja. Wyślij mi implozion przez Bluta Chapa. A, mistrzostw nie mam dość, nawet nie miałem. Tak. Czy ten kolega będzie chciał mnie dodatkować? Pewnie tak. O. On nie chce mnie dodatkować. Czy oni mają jeszcze jakieś miasto? Nie powinni. Czy ja z nim wygram w ogóle? Przekonajmy się. Bo w tym powinienem wygrać. No okej, z tym na pewno wygrywam, to jest nienegocjowalne. To jest szybka walka, wygram. O, tutaj logistyka poszła. A tego z kolei nie wygram. Okej, nieważne, wygrałem. Nawet nie blisko. Szczerze mówiąc, to dałem szybką walkę, głównie dlatego, że myślałem, że tego nie wygram. No dobra, tak jak można było się spodziewać, to nie jest koniec misji, więc muszę jeszcze chwilę tutaj pobiegać. Przy czym teraz to już jest takie czyste popowe bieganie, więc trochę whatever. Ten manewr masz na myśli, że ten, że wyszedłem z miasta tylko po to, żeby on mnie zajął? Czy coś innego? Bardziej z jego strony. Że się prze... No w sumie. Więcej poziomów. Maszyna udźwignie. Dobra, to teraz tak, ty pobiegnij. Po tej misji chyba skończę, tak mi się wydaje.
tego, żeby ją odrobinkę przyspieszyć, to pobiegam sobie bohaterami dodatkowymi. Ja gdzieś miałem jakiegoś klucznika chyba, czy nie? Czy ja nigdzie nie miałem klucznika? Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu. Nie, nigdzie nie miałem klucznika żadnego? Czy to jest to, co chcecie mi powiedzieć? Tutaj teoretycznie mogłem sobie pewnie ulepszyć smoki. A, potrzeba mam tego Gidnimagu, który właśnie sobie przejebałem. 4. 2, 3. Przydałoby się to się tak jak to mieliśmy w kampanii GM, że dostajemy portal. Tak z automatu, że tak to mówimy. And now for some serious talk. Gdzie ja coś pominąłem? Bo jak zwykle jestem ślepy i nie widzę, gdzie pominąłem rzeczy. A, zobaczmy. Być o tak chciałem. Czy ja mam w ogóle lepszą jednostkę? Tak. Skocz do drugiego miasta. Tutaj wciąż są te dwa kochane rękawice przyspieszenia. Czyli tak, tu nie ma. Tu nie ma, 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 tu. Tam jest portal przejścia. Tylko potrzebowałbym tego niebieskiego klucznika. Gdzie jest to? God bless. Powiem szczerze, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Ej, spać. Wiedźma przy nich przekaże. Czemu ja znowu ich nie kupiłem? Co ja robię tak przykupywanie tych przedmiotów? Będzie za mało, bo na dwa kosztuje, prawda? Tak. Czyli potrzebuję... ile tam? 8, czyli 16, czyli jeszcze 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Czyli tak. Idziesz do klucznika, bo tu pewnie może przynajmniej tylko galu. Mój ulubiony symulator klikania M. I teraz chyba jest tak, że jeden portal mnie prowadzi do tych smoków. Magiczna strzała, naprawdę? Drugi portal mnie zaprowadzi do drugich smoków.
Też magiczna strzała, to jest kawa. I z tym idziemy do Jasnowida. No wszystkie wymagane artefakty, by tworzyć eksir życia. Czy chcesz kontynuować? Yes, sir. Stworzyłem eliksir życia i ocaliłem Avli przed nekromantami z Deiji, zasługując tym sobie na wysoką pozycję w Leśnej Straży. Mam nadzieję, że również w przyszłości będę miał zaszczyt bronić tej przepięknej krainy, którą tak... Ja jestem pewien, że nigdy nie doprowadzisz do końca świata Golu. A czy co? Czy ja miałem dokładnie ten sam wynik co w poprzedniej kampanii? Nie wiem co o tym sądzić. Zwłaszcza jak na to ile mówiłem, że ten, że Spidana. Swoją drogą, jak pytałeś, czy ruszamy yoga, czy koniec streama, to idę w kolejności od lewej do prawej, więc yoga chyba zostaje na koniec, co nie jestem pewien, czy mnie jakoś cieszy, czy nie. Zwłaszcza, że kampania Krakaka też nie jest jakaś przyjemna. A może zacznę jeszcze? Nie, wiecie co, zrobię jeszcze pierwszą misję Krakaka, tylko zawracam. No chyba to, tak jak mówiłem, jeszcze sobie szybko, przynajmniej jedną misję Krakaka machniemy. Zależnie tego, jak będzie szło, może jeżeli jakoś szybciej się ogarnę, to może coś więcej zrobi. Na pewno całej kampanii chcę dzisiaj robić. Wiem, że te misje są to dłużej niż Tegelu, więc nie widzę, żebym zrobił to w tym samym czasie. Świeżo przybyły do Erafi w poszukiwaniu przygód, Krakak spotyka młodego czarownika imieniem Sandro, gdy wynajmuje go, by odszukał cztery elementy zbroi przeklętego. Po ich zdobyciu Sandro będzie mógł zniszczyć ten złowrogi artefakt. Za pomoc Krakak otrzyma wysoką nagrodę. Mogę to przeskrolować? Nie? Okej. Okay. Czyli po prostu Krak otrzyma wysoką nagrodę. Czymkolwiek nagród by nie był, to otrzyma wysoki. Pierwszy artefakt czaszkowy hełm Krakak musi wyrzeć Barszonowi. Barbarzyńcy nie przegrywają żadnej bitwy. Krak nie może awansować powyżej 10 poziomu, będzie mu przejść do następnego scenariusza, już standardzik. Widząc jak gołymi rękoma wyrzucam z gospody bandę goblinów, czarownik imieniem Sandro zaprosił mnie do swojego stolika. Obiecał godziwą nagrodę za odnalezienie czegoś, co nazwał czaszkowym hełmem. Żeby zdobyć ten skarb, trzeba będzie zapewne komuś obciąć głowę. Zapowiada się pyszna zabawa. Jedna rzecz mnie bardzo zastanawia. Czemu nikt nie pomyślał o tym, że jeżeli ktoś chce wszystkie elementy, żeby zdobyć, do podobno zniszczenia, to że nie powinni zniszczyć od razu każdego elementu, który znajdą. Z drugiej strony to barbarzyńca, więc nie powinienem oczekiwać aż tak dużo. Wydajesz się być odpowiednim człowiekiem do zdań, które chce ci zlecić, panie Hek, powiedział Sandro, gładko uczesany człowiek o przenikliwym spojrzeniu, siedząc naprzeciw ciebie w tawernie Wingtail. Za probatą pokiwał głową, patrząc na słuszną posturę, imponującą nawet jak na barbarzyńcę. Krek, Hek, parknąłeś.
Czarodzieje. Zdaje mi się, że to są tacy przypiegli. Ja nawet nie potrafię dobrze pamiętać prostego imienia. Poszukuję czterech przedmiotów zagabionych przez złych ludzi. Pojedyncze są bezużyteczne, nic nie warte, ale mając wszystkie, można stworzyć potężną broń. Broń, której bardzo potrzebuję. Spłynąłeś kościół kurczaka pod nogi chudrlawego użytkownika magii. Czemu miałbym ci pomóc? Mało czy sam to zamieniły się szparki. Bo jeśli przyniesiesz mi cztery części, dam ci 500 tysięcy sztuk złota i akt własności do mojej posiadłości. Co więcej, dzięki nim będę w stanie zniszczyć zbroję przeklętego, artefakt o niewypowiedzianej aurze zła. Teraz wiesz dlaczego? Zwoł na kiber potokującą głową. Zniszczenie czegokolwiek, a szczególnie noszącego znamiona zła, przemawia do twojego barbarzyńskiego poczucia etyki. A wiesz, gdzie są te cztery przedmioty? Tak, wiem. Tu. Sam podaje ci małą mapkę. To krewkę żyje Balszon, barbarzyńca. To bardzo zły człowiek. Wydobył z podziemi pierwszy z poszukiwanych przez siebie przedmiotów. To troszkowy hełm. Ostrzegam, nie słuchaj tego, co będzie ci mówił. Chociaż jest barbarzyńcą jak ty, nie ma za grosz honoru i jest przebiegły jak wąż. Pomagają mu też inni barbarzyńcy, którzy próbują cię powstrzymać. To bardzo niebezpieczna wyprawa. Podejmiesz się tego zadania? Gwałtownie podrywasz się od stołu, chwytasz swój bojowy topór i wbijasz go głęboko w blat 2 cm od moich sando. Podejmuję się, ale jeśli mnie oszukasz, czarowniku, żywcem obędę cię ze skóry. Co z wawot postanowisz zacząć od założenia własnej wyrowni? Najszybszym sposobem będzie przejęcie jednego z miast należących do nękających ten rejon barbarzyńców. Potem zacząć szukać tego Balszona i zabrać mu hełm. Ja w ogóle zapomniałem o jednej rzeczy, tak w sam raz na sam koniec streama i w ogóle. Raz kolejny zaczynałem bez zamku. I trafiałem też przy okazji na kolegę górnisa. Młody barbarzyńca na koniu krzyczy. Ja, górnis, barbarzyńca, żądam, byś wycofał się z tej ziemi. Odejdź albo zginiesz. Yes, I'll die. To był ten bardzo zbalansowany barbarzyńca, który miał bardzo słabą balistę z prawego? Bo coś mi tak świta. A to był ten barbarzyńca, który miał bardzo słabą balistę. Już to widzę. God bless. Bardzo małe straty. Bardzo małe straty na sam początek. A 6 dni na zdobycie miasta, na szczęście jest stajnia i tu jest twierdza. Czy to ale to dojść bez ta? Kurwa. Nie da widzę was. Chyba, że nic ma najwięcej sensu z bajtą. W sumie to po prostu kojarzę, że jak miałem go w tej kampanii z Armageddon Play, to był bardzo słaby i zbalansowany. Nie jest żadne. Oczywiście. A magia ziemi zawsze w cenie. To nie jest ta kampania, w której jesteśmy kompletnie pozbawieni magii, na całe szczęście. Wyobrażenia będziecie się zakup postaci z koloru. To nie jest oczywiste. Swoją drogą, jedna rzecz, której trochę nie lubię w tej kampanii, to fakt, że nie mamy w ogóle możliwości robienia kolejnych bohaterów. Więc polegamy w 100% na bieganiu krakhakiem. Nie jestem wielkim fanem, że się tak wyrażę. Poszedłem wilczy wybieg, do którego brakuje mi drewna. Doskonale. I drewno pewnie jest stresowane. Oczywiście. Tak, żeby inaczej. Są ograniczone, bo kojarzę, że chyba są karczmy na mapie. Coś mi tak świta. Piąty dzień. Ja wciąż mam mało drewna po tym wszystkim. Jesus. Coś tu jeszcze było? Potencjalne wiwerny, ale... Nie jestem pewien, czy z weszkami chce się bić obecnie? Zwiadowcy dążą, że Balszon zjednoczył się jedynującymi po okolicy barbarzyńcami. Ponoć na północnym wschodzie znajduje się eretiańska wioska. Eretiańska, jeżeli dobrze pamiętam, to po prostu ten zamek. Trzeba iść po stajnie, bo nowy tydzień. I... O Jezu, to był błąd.
Mogłem popełnić lekki błąd, jak sobie uświadomiłem. No nie jesteś mi na to wszystko. Głównie o to mi chodzi. No i co, ne? Także tutaj idę skoro do sobą. Może sobie uciekają. Bardzo jest to też wydarzenie. Może być. Fajnie, panek, co się robić. Cyklopów nie będę miał raczej w tym tygodniu. Nie sądzę, że tam dobie raczej. A może? Zobaczymy. Jest piąty dzień, to może da radę. O, grób się nie boi. Chyba akurat będę miał na jutro pełne 20 na grotę. Czyli będę miał już w pełni rozbudowany zamek, jeżeli chodzi o jednostki. Chyba, że będzie mi się zamek opłaca. Cyklopy. Uznałem, że bardziej mi się opłaca cyklopy, bo mam wrażenie, że jakbym zamek zbudował, to i tak nie byłoby mnie stać na wszystko. Łączmy ptaki. Ulepszmy cyklopy. W pierwszej kolejności najsilniejsze jednostki, potem strzelające. I idziemy po kasnale, bo potrzebuję kasy. I wydaje mi się, że mogę się powejkierować do moich wrogów, którzy są na północy. Podkreślenie słowa, wydaje mi się. Koszarek ten mi się nie przydadzą aż tak bardzo, bo nie mam miejsca obecnie. 20 sztuk złota, no cyli. Nie czuję tego. Nie zbudowałem zamku. Fuck! Powinienem był zbudować zamek. Gdzie i bohatera? Nie podoba mi się to. Teraz sobie wszystko ulepsza. Zastanawia mnie, jak ci bohaterowie, którzy tu biegają. Jak bardzo będę żałował tego, że ulepszyłem behemoty. Czy wy jesteście silni? Powiedzcie mi. Zdaje się, że tak. I nie podoba mi się to. Zmarnowali pieniądze! Kupię księgę? Nie. Już kupiona w takim razie. Chyba mogę jej się bić. No, zobaczymy, czy mogę. Pójdę to tała i zechcę przed nią uciekać po prostu. Nie zdziwię się, że i to mi... Okej, nie daj mi miasta. Dzięki Bogu. Witaj. Armia raczej mniejsza od mojej. Behemoty. Ile ich ma? 14, to trochę dużo. Też już stracę sporo miejsców. Yep. Całkiem dużo ich straciłem. Ja zupełnie nie wszedł. Trochę maki. Czy
To było brutalne. Ucieka, ucieka. Łucznictwo. A jest super, jeżeli on mi zajmie miasto. Czy ma już łaskawie po prostu? Zrobię sobie krzywdę teraz. Przez to, co on tu robi. Jak uciekł. Nie zaskoczenie, absolutnie nikogo. Mam dziwne i niepokojące wrażenie, że tam może być jedna z misji, gdzie będę narzekał na... Na to... Czy ja naprawdę nie mam pieniędzy? Jezu Chryste. Na to, że mam tylko jednego bohatera. A, bo oni będą tak wbiegać sobie za chwilę. Ataku, ulepszyć orków. Chłop pobił złote smoki. A ja tego ni chuja nie pobiję. Kurczę, zostawmy to jak jest. Niech wam będzie. Jesteś mnie. Jak silne jest to miasto? Całkiem silne. Au. Aż za silne chciałoby się rzec. Czy ja dobrze biegam? Nie, ale wróg najwyraźniej uciekł z miasta. Nie da mi tego tak swoją drogą. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Że wrogowie tutaj mogą po prostu uciekać z miast. A ja nie mogę. Nie jestem pewien, czy to też od tego, że ma jakiś artefakt akurat coś, ale za każdym razem mnie to nie mocno frustruje. Muszę tam do nich podbiec. O mój Boże. Dlaczego taka taka jest? Poproszę. Czekaj. Oni mieli to? A, oni mieli to, ale tak. Zapomniałem o tym. Nie wiem czemu jakoś tunele mi się kojarzyły z tymi, z stadelą bardziej. Nie widzę swojego życia. Nie jestem pewien, czy nawet wczytanie autozapisu mi tutaj pomoże, powiem szczerze. Bo oni będą mieli silniejsze miasto generalnie niż ja. Bo mają tam behemoty. I dlatego zastanawiam się, na ile to ma sens. Co wam tu nie pasuje znowu? Gobliny, zrozumiałe. Nie? Nie, oni mają tylko karczmę. Właśnie zastanawiałem, czy to jest tak, że tylko ja w startowym mieście nie miałem, czy...
kociek, moja dupa. Kurwa. Jeszcze niech mi tamto miasto zdąży zająć, to już w ogóle będę przeszczęśliwy. A mi wiele w nim nie ma, ale wciąż będzie to oznaczać tyle, że wejdzie do miasta i będzie się w nim bronić. O mój Boże. Kocham, kiedy przeciwnicy mają 50 bohaterów. Och, ja co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Jak oni tak biegają. A nie zgaduję, że w momencie, kiedy oni mają to miasto na dole, to tam nie mają bohaterów, ale ja nie jestem w stanie żadnego z nich dogonić. To jest duży problem. A co jeszcze gorsze? Nie jestem pewien, czy to jeszcze nie ma tego miasta zamku. Bo coś mi tak. Pita. Ja. Otwierdzam, jest tu miasto zamek. Nie dostaną ode mnie armii, to przynajmniej. Nawet jeżeli wiem doskonale dokąd to zmierza. Nie jest karaczma, oczywiście, że jest karaczma. No i sobie tamto miasto zajmą i znowu będą mogli z niego te. Znowu z niego będą mogli bohaterów rekrutować. O mój Boże. Rękawice jeźdźca. Dzięki Bogu! W idealnym świecie dałoby mi wszystkie te miasta, żeby nie mogli bohaterów rekrutować. Ale no nie będę kłamał, jest to lekko frustrujące doświadczenie. Zwłaszcza, że oni teraz pewnie... No nie popiegną do góry, no popatrz. Czyżbym w końcu mógł się z nimi tutaj rozprawić? Niemożliwe. Raczej się, że niemożliwe. Teraz popełnić sudoku. Przez to, że on tak chamtko tu biegł. Dlatego ja nie mam aż tak dużo armii. Nie jestem pewien, czy ja się mogę bić na to Wajzo, co poszła do drugiego miasta. Powiem więcej. Wydaje mi się, że nie mogę. Niech przynajmniej nie ma jednostek do wykupienia, bo mnie tak trafi. I krew nagle zaleje. O mój Boże. Czyżbym mógł pójść i się bić?
Tak wreszcie pójść legitnie się bić? Właśnie widzieliście mój problem z tą misją na jednym ekranie. Każdy z tych czterech bohaterów był tym problemem. Ona pobiegnie po miasto, jada jada. Ona ma archaniołę swoją drogą. To ciekawe. No nie, to jest szybka walka. Naprawdę. Bo same straty mnie to zabiją. Ciebie zabijemy, bo inaczej pójdziesz mi miasta zagarniać. I teraz mogę w końcu iść po O mój Boże. Ja żyję. To za nie ma tej armii. Okej, to był błąd. To jest typowy twierdza gameplay, nie będę kłamał. Full letter agro. Kto kogo zabije? Dobra. Porozmawiajmy. Chciałbym, żeby mi tak ładnie wchodziły pioruny. Ile mam ptaków? 24. O. Au. Wciąż ma bardzo dużo strzelajek i to mnie niepokoi. Okej, ma już dużo mniej strzelajek. Przez tyle myślałem, że w balistę zaatakuje, bo i takie cuda już widziałem. W ogóle nie wiem, zawsze miałem jakieś takie... To nie jest nic, co mogę określić tak, powiedzmy, matematycznie, ale zawsze miałem wrażenie, że jednostki strzelające twierdzy są trochę Tak po prostu na odczucie, że nie należą one do najsilniejszych, o tak powiem. Nawet jeżeli na papierze może być inaczej. Naprawdę? Czerwony przegrywa, nice. Wezmę sobie to. Oj, dobra, możemy trochę pobiegać po mapie. Po tym całym czasie możemy pobiegać po mapie. Zastanawiam się, czy da się jakoś sensownie zapobiec temu, co oni mi tutaj zrobili. W sensie, że takiemu hamskiemu wpierdzielaniu się miliardów bohaterów. Czy da się na przykład ich na tyle szybko zgnoić, żeby do tego nie doszło? Ale to też ja nie będę kłamał, jakoś nigdy nie potrafiłem na tyle... dobrze i agresywnie grać w Heroesy.
Chciałbym tutaj któregoś dnia obejrzeć jakiś speedrun z Heroes, jak to wygląda. Jeżeli mogę, też cię ma miejsce, jeżeli ludzie to praktykują. Okej, okay, tu nic nie ma. Jest klucznik, którego bym pewnie pominął, jakbym tam nie poszedł. Teraz ja wiem, czy jest coś się dubluje. Chciałem zerknąć, czy dobrze pamiętam, że jest jeszcze drugi gracz tutaj. Mała grupka barbarzyńskich stronników pozwolić przejść, jeśli pokona się znakający okoliczny ten troll. Niektórzy barbarzyńcy są to, że troll mogą ukrywać się pod ziemią. Gdyby tylko było wejście do podziemi jakieś w okolicy, to nie? Przy okazji, niech nie bohater. O, co jest naszym celem? Muszę zobaczyć. Okej, nie zobaczę w ten sposób. Chyba, że... Monumento, per favor. Autozapis. Zdobyć artefakt. Artefakt chyba jest posiadaniem bohatera. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc teoretycznie, jeżeli pokonamy bohatera, który jest w ich mieście, to... Wygramy. A no, to trzeba pokonać bohatera najpierw. To nie jest aż takie proste i oczywiste, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że on tam od początku siedzi i zbiera armię. Czego on nas niestety przez te długie zmagania z czerwonym powiedzieć nie mogę. Na szczęście ma tylko jedno miasto, a my mamy trzy, więc koniec końców nam będzie nieco łatwiej. Zgadnę jeszcze jednostki z drugiego miasta i zejdę tam pod ziemię, zobaczę. To najpierw ulepszę trochę tych wyklopów. Jak już i tak jestem w obliczu, to czemu nie? Lecz. Kości tworzył coś, co wygląda na podziemne leże troli. Gadałem czerwonego klucznika, prawda? Nie, jeden masz także, prawda? Tak. Wataha troli. Dole wejo, wynoś się z naszego domu. A bo co mi robicie? Dole to jednostka piątego tieru chyba? Więc mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza w takich liczbach. Okej, żartowałem, nie mogą stanowić zagrożenia. Przepraszam, pomyliłem się. Naiwnie powiem, że pójdę po tamte jednostki z drugiego miasta i mogę iść dokończyć misję, ale to się jeszcze okaże. Najgorsze jest to, że jak kojarzę, jak wygląda następna misja i że jest jeszcze gorzej. Chciałbym naiwnie się łudzić, że po prostu źle pamiętam, ale nie wydaje mi się w tym wypadku niestety. Dobra, lećmy. Myślę o swoim zwycięstwie, a to lanie zamieszkujące im podziemia szybko zawsze się po okolicy. Czy chcesz przejść obaleczny barbarzyńca? Jest.
Aż małeś wiadomość od Barszona. Wiem, że chcesz odebrać mi czaszkowy hełm, ale nie oddam go bez walki. To pamiątka przekazana od mojej rodziny z pokolenia na pokolenie. Jeśli chcesz ją mieć, będziesz musiał wyrzeć z moich silnych, martwych rąk. No, z pergami przypomniał sobie stan, do który twierdzi, że Barszon znalazł hełm z oszaszamianami. Barszon to ponoć przebiegł wąż. Czas odciąć się mojego kłamliwy język. Jakieś fajne artefakty? A my nie chciałem mieć. Olda Watacha, Watacha, Setkimna i Watacha. On ma tego więcej niż ja. I trochę mnie to nie pokoi. Oh well. Ha ha ha. Hon, hon, hon. Dobra. Spróbujmy to jakoś sensem za... O. Ale mało. Wracając, spróbujmy to jakoś sensem rozegrać. To jest trochę unlucky, ale... O-o. To się źle skończy. Tarcza? A, prawie ich nie dostało. O tyle dobrze. To już wygląda całkiem znośnie, to be fair. Cało to miałem na myśli. Pomyślałbym, że jeżeli już chciałbyś do czegoś dobierać, to lepiej by mu było dobrać się do tej. Do katapulty, żebym nie mógł wejść za młody. Okej, są to jajki, zostałem mi otwartą drogę po prostu, więc nie wiem, czego się spodziewałem. Plus. Dobra, jest wygane raczej. Nie widzę, jak miałbym to przegrać w tym momencie, o tak powiem. Musiałbym chyba dosłownie skipować każdą akcję. I dać się pozabijać strzelajką. A tak to mogę po prostu zabić to. O! Zęzowy przegrywa. O! To była stresująca misja. Sod 9. I co gorsze, kojarzę, że następna wcale nie jest lepsza. Głównie dlatego, że mapa jest ułożona w podkudny sposób. Ale tak jak mówiłem, zostawiłem sobie na następny stream. Jakby dobrze poszło, to skończymy kampanię Krakerka na następnym, czego nie jestem pewien. Mam nadzieję, że się uda. A na dziś to było tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.